To gdzie ta historia się zaczyna? Ruskijowska została stworzona przez grupę skandynawską, która się nazywała Rusami. Sama nazwa jest fińsko-skandynawska, fińsko mhm. nie jest słowiańska. Słowianie byli przede wszystkim rolnikami i hodowcami. I ich po prostu, praktycznie rzecz biorąc, w archeologicznym materiale nie widać. To, co widzimy ze Słowian, to na początku widzimy ich bardzo specyficzne formy mieszkań, czyli ziemianki i półziemianki. Widzimy ich ceramikę, ale nic innego. Kto chciał, to zostawał wikingiem. Na tym to polegało. Mamy źródła pisane, które mówią o właśnie jednym bogatym chłopie, który y, y, przygotowywał y, sianie na wiosnę, potem wsiadał na swoją łódź i ze swoimi ludźmi wypływał, żeby grabić, potem wracał, żeby załatwić sprawy rolne i potem do listopada znowu zajmował się wikingiem. Obcina się tą część górną która sama w sobie jest naczyniem, prawda? Mhm. To, to, co zresztą archeologia pokazuje, że bardzo często używano to jako naczynia. Wy, wykłada się srebrem albo złotem dno tego i używa się jako czarę do picia. Jak już był u bizantyjczyków, to obgadał sprawę chrztu. No i chrzest okazał się być wzięty z Bizancją okazał się być najważniejszą rzeczą, którą on za właściwie zrobił. Dlatego, że on tym samym zmienił całą przyszłą historię Europy Wschodniej. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału w kolejnym odcinku z serii Historyczne Rozmowy. Dzisiaj moim gościem jest profesor Władysław Duczko. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan profesor jest polskim archeologiem, autorem książki Róź Wikingów, która wygląda oto w ten sposób. Yy, oraz także książki Moce wikingów Światy i Zaświaty wczesno Skandynawów. Ta książka powinna teraz tutaj yy, widnieć na ekranie, więc link do zakupu znajduje się w opisie, także polecam serdecznie. Specjalista między innymi od początków państwa ruskiego oraz od epoki wikingów. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, ale nie tylko, także w Sztokholmie oraz w Upsali, gdzie pan profesor zrobił doktorat, tak? Tak jest. Tęskni pan trochę za Upsalom, czy. No nie, czy no nie? ja jeżdżę, moje dzieci tam jeszcze zostały. Okay. Klimat trochę lżejszy chyba jest w Polsce, prawda? Ci sprawdzałem pogodę minus 18, przewaga chmur. <laughs> Dokładnie. Troszkę tutaj u nas, u nas lepiej. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o początkach Rusi Kijowskiej, o początkach tego państwa. Panie profesorze, pana książka, Rusi Wikingów. Ona ma tutaj już na wstępie dość sugestywny tytuł. Sugeruje nam, że Ruś, czyli państwo, które my znamy pod nazwą Ruś Kijowska, zostało założone przez Wikingów, przez Skandynawów. Czy to prawda? I jeżeli tak, to gdzie ta historia się zaczyna? Gdzie powinniśmy szukać początków Rusi Kijowskiej? No jest jak najbardziej prawda. Tak, co prawda... Należy to do tych prawd, które są cał, cały czas dyskutowane, czy są prawdą, czy nie są prawdą, ale jeżeli mamy używać źródeł historyczne, te, które mówią, które są pochodzą z, sprzed tysiąca lat, to one mówią zdecydowanie o tym, że Ruśkioska została stworzona przez grupę skandynawską, która się nazywała Rusami. Sama nazwa jest fińsko-skandynawska, fińsko mhm. nie jest słowiańska i pochodzi od ludzi, Szwedów, którzy przybyli, zaczęli pojawiać się w Europie Wschodniej od VII wieku. Wszystko trzeba zacząć od, od tego wieku, ponieważ wtedy zaczęło się coś dziać. Ważnego w centralnej Szwecji obecnej, tam gdzie jest Uplandia, mhm. gdzie jest między innymi Sztokholm i Uppsala. E, ci ludzie, którzy rządzili tam, oni już wtedy nazywali się Szwedami, ponieważ mamy źródła rzymskie z początku pierwszego tysiąclecia naszej ery, e, które podają tą nazwę. E, I którzy mieli e, floty, Czyli no, byli już zorganizowani w, może nie w państwo takiego, jak, takie, jakie znamy, ale jakąś organizację polityczną, która zajmowała się różnymi rzeczami na pewno ekspansją. I tą ekspansją, ekspansję widzimy bardzo wyraźnie i w materiale archeologicznym przede wszystkim, i trochę w materiale źródłowym pochodzącym z Rzymu. Widzimy przede wszystkim ekspansję szwedów na Archipelag holenderski, który leży między Szwecją Centralną a Finlandią. Potem widzimy ich, jak wchodzą do Finlandii, właściwej, czyli południowej, a następnie widzimy ich również w Estonii. Wszystko wskazuje na to, a nawet i jeszcze dalej, bo oni najwyraźniej ekspandują wzdłuż wybrzeża południowego Bałtyku, dochodząc aż do ujścia Wisły. Gdzie zostaje zastartowane za y, w y, VIII wieku y, miejsce, emporium handlowo-rzemieślnicze Trusor, obok obecnego obecnego Czyli to jest szwedzkie. To miasto. jest szwedzkie, tak, tak. Okay. To jest, to jest y, rezultat ekspansji Szwedów wzdłuż południowego wybrzeżu, wybrzeża Bałtyku, tam gdzie żyją ludy fińskie i bałtyjskie. Ale po co oni to robili między mhm. innymi? No właśnie, nie zapominajmy, że dokładnie naprzeciwko szwedzkiej, Szwecji właściwej, znajduje się y, y, otwór, którym y, można y, dostać się do środka Europy Wschodniej, a mianowicie Zatoka Chińska. Dlaczego ta ekspansja była robiona? No między innymi dlatego, a właściwie przede wszystkim prawdopodobnie, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo y, tej drogi Drogi wodnej do środka Europy Wschodniej. Już w późnym VII wieku widzimy pierwsze, znajdujemy materiał archeologiczny na terenie południowego wybrzeża jeziora Ładoga. To jest jedno z największych i najbardziej ciekawych zresztą jezior tego, tego terenu. I tam na w południowym brzegu u jeziora Ładoga powstają pierwsze osady szwedzkie, które już widzimy w, również w VIII wieku, a w połowie VIII wieku na rzece, przy rzece Wołchow, która wpływa do jeziora, do jeziora Ładoga, powstaje no właśnie takie emporium handlowo-rzemieślnicze. E, które znamy wtedy również z centralnej Szwecji, e, i które Szwedzi nazywali Adlegiu Bori. Czyli stara Ładoga, to jest to? Czyli Starała Doga, okay. tak. Ona powstaje, zwykle się mówi około 750 roku to jest dokładnie ten sam rok, kiedy powstaje Birka, e, czyli takie emporium handlowe w centralnej Szwecji. Tutaj mamy ekspansję i polityczną, i Handlowo-rzemieślniczą. Stara Ładoga robi potem wspaniałą karierę jako centrum, właśnie rzemieślnicze, przede wszystkim, ale również handlowe. I tam mamy aż do rządy Skandynawów, aż do połowy XI wieku. I to jest sam początek tego wszystkiego. Mhm. Czy można powiedzieć, że to byli że Rusowie byli Szwedami? Absolutnie. Mhm. Bo ta nazwa. Które potem widzimy cały czas w źródłach arabskich Rusowie. To mhm. są tak, Rusowie. W źródłach arabskich cały czas jest jednoznaczne, że Rusowie są, są skandynawami, ale to samo mamy w źródłach zachodnioeuropejskich, w źródłach bizantyjskich, czyli wschodnio tam gdzie jest Konstantynopol. Wówczas źródła pisane właściwie bardzo ładnie pokazują tą identyfikację, którą musimy zrobić, że Szwedzi wchodzący na teren Europy Wschodniej są nazywani Rusami, a sama nazwa, jak się przypuszcza, pochodzi od roar, czyli wiosłować. Ona nabrała charakter fiński, bo do dzisiaj przecież Szwecja nazywa się w Finlandii przecież i w, w, lud, u ludów dookoła Ruocji. Czyli to jest praktycznie biorąc to samo, mm -hmm. czyli Rus. E, e, także jest to, e, bo to jest to, co jest niesłychanie ważne, że pierwsze ludy, które Szwedzi spotykają wchodząc do Europy Wschodniej, to nie są Słowianie, tak jak bardzo często się mhm. próbuje pokazać, to są Finowie, to są ludy ugrofińskie, które są zajmują praktycznie rzecz biorąc więcej niż połowę Europy Wschodniej w, w, w tym czasie. Tam na Wołdze są, mieszkają ludy tur, tureckie, turskie, Bułgarzy, Węgrzy. Potem mamy jeszcze Stepy, które ciągną się przecież aż do obecnych Węgier. Ale tu muszę zapytać w takim razie, żeby tak. tutaj na chwilę zatrzymać się. Co ze Słowianami? Ponieważ jest taka teza faktycznie, że Słowianie, m, nawet nie teza, ale dość powszechnie przyjęte w nauce, że Słowianie dzielili się na odłam południowy, zachodni, czyli połabianie i powiedzmy my, Czesi oraz ten odłam wschodni. I pod tym odłamem wschodnim bardzo często na wszelkich atlasach, czy mapach, już tam myślę od vii -VIII wieku, są wskazywani Słowianie. Czyli to nie jest prawda, czy... Oni się tam dopiero po czasie pojawili? Słowianie, Słowianie tam w ogóle pojawiają się w źródłach pisanych, w, 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 w na wschodzie, e, dopiero od połowy VI wieku naszej ery. Przed tym okresem nie mamy żadnych źródeł, które w ogóle wspominają istnienie Słowian. Mhm. I to jest oczywiście wielki problem, bo najpierw ich w ogóle nie ma, potem się pojawiają w połowie VI wieku, a potem zagarniają połowę Europy. Mhm. Czyli jest to, jest to niesłuchana historia, którą właściwie nikt na, nikomu się nie udało Porządnie wytłumaczyć. Czy, czy rzeczywiście wszyscy, którzy nazywali się Słowianami, byli na początku Słowianami, czy dopiero się dołączyli do mhm. Słowian? Słowianie byli przede wszystkim rolnikami i hodowcami i ich po prostu, praktycznie rzecz biorąc w archeologicznym materiale, nie widać. To, co widzimy ze Słowian, to na początku widzimy ich bardzo specyficzne formy. Mieszkań, czyli ziemianki i półziemianki, widzimy ich ceramikę, ale nic innego. Mhm. Natomiast z tego co wiemy, to Słowianie wschodni znajdowali się mniej więcej na terenie środkowego Dniepru, te, te tereny. Mhm. Oni zaczęli ekspandować na północ, na tereny Bałtów mhm. najpierw. I potem na tereny, które były zajęte przez ugrofinów. Gdzieś od czasu... No, gdzieś od VIII wieku na poważnie. tak Kiedy na terenach stepów ukraińskich obecnych pojawiają się nowe ludy koczownicze, bardzo agresywne, bardzo ekspansyjne i wypychają Słowian na północ. Także my wiemy, że... Słowa, Słowianie, na przykład Krydzicze, bo nazwy, nazwy znamy, yy, mieszkali na górnym Dnieprze. Yy. Ale śladów po nich nie mamy, archeologicznych, bo to są słowianie. Oni nie zostawiają po sobie śladu. Ale z czego to wynika? No, bo Pan powiedział, że są, były to społeczności rolnicze, ale nawet w jakichś społecznościach rolniczych musi być jakaś hierarchia jedni wyżej, no, drudzy niżej. Czy nie? Czy to były no, takie właśnie tutaj, równe... mamy, tutaj mamy o wiele, zwykle się uważa, mm -hmm. że jest to. Jest to był to lud, który bardzo długo praktykował z różnych względów właśnie równość społeczną, i tym samym nie możemy zobaczyć hierarchii wewnętrznej. Jakieś hierarchie były, ale mhm. tego, co nie było, to nie było specjalnej kultury materialnej elit społecznych. Mhm. To się pojawia bardzo późno. I tego nie widzimy aż do XI wieku na terenie mm -hmm. słowiańskiej Europy Wschodniej. Rozumiem. Czyli y Rusowie byli skandynawami, ale tak. byli też z zawodu wikingami, prawda? Bo powiedział pan, że byli głupcami. Kto chciał, to zostawał wikingiem, okay. na tym to polegało. Mamy źródła pisane, które mówią właśnie jednym bogatym chłopie, który przygotowywał sianie na wiosnę, potem wsiadał na swoją łódź i ze swoimi ludźmi wypływał, żeby grabić, potem wracał, żeby załatwić sprawy rolne. I potem do listopada znowu zajmował się Wikingiem. Yy, czyli to nie był zawód, to, była, to było yy, no, sposób życia. A gdzie skupiło się przede wszystkim osadnictwo Rusów na początku? Bo wspomnieliśmy o Starej Ładoce, ale to nie było jedyne emporium handlowe, nie, które założyło, prawda? To się ładnie rozwijało na tym miejscu. Od kiedy, jeśli jeszcze? Zdecydowanie od 8 wieku, czyli o, od początku to jest początek. Początek epoki wikingów mhm. w ogóle, mhm. który przede wszystkim trzeba widzieć jako początek nie. Końcu VIII wieku na terenie, na terenie Wysp Brytyjskich, tylko we wschodnim Bałtyku, terenie Bałtyku. Bo tam się to wszystko zaczęło dzięki aktywności Szwedów. Mhm. To się oczywiście rozkręca powoli, ale w pewnym momencie nabiera niesłychanego rozmachu. A mianowicie to jest związane przede wszystkim z tym, co się dzieje w, na terenie obecnej. Syrii i Iraku, gdzie jest ogromne centrum polityczne Arabów. Mhm. Jest to państwo, centrum państwa arabskiego, które najpierw jest w dynastii omajadów, którzy są bardzo. No oni zajmują się oczywiście dżihadem, czyli ekspansją, gdzie tylko można, ale jednocześnie są ascetami, nie zajmują się specjalnie dużo handlem. I mniej więcej, właśnie. W drugiej połowie VIII wieku z Azji Środkowej przychodzą y, muzułmanie, którzy chcą żyć pełnią życia. Czyli rozkręcają handel y, i bardzo chętnie kupują y, y, towary luksusowe. W których znajdują się na przykład futra y, zwierząt z północy bardzo ważne. Broń wikingską Oni oczywiście używali przez wszystkim szabel, ale nie wiadomo dlaczego strasznie im się podobały proste... Gdzieś ta wikińskie. egzotyka może ich interesowała. No absolutnie to, to, to miało znaczenie. No i oczywiście, no tam różnego rodzaju, różnego rodzaju nawet wosk, bo wosk wszyscy potrzebowali wtedy. Sól naturalnie, ale to, co są takie zwykłe, te. ale to, co było najważniejsze, co się okazało prawdziwym hitem towarowym, to byli niewolnicy i niewolnicy słowiańscy przede wszystkim. I w to wchodzą i w ten handel wchodzą Rusowie. Oni osiadają na Górnej Wołdze, między Górną Wołgą a Rzeką Oką, to jest ta sama oka, co się śpiewało, płynie, płynie oka jak Wisła Szeroka. A to jest dla mnie. To są te czasy z 40 lat, kiedy okay. powstaje Ludowe Wojsko Polskie w Rosji, Rozumiem. w Sowietach. No W każdym razie jest to, jest to miejsce, gdzie archeologicznie się zidentyfikowało, Kilkanaście osad skandynawskich. Szulki. A czym, czym, czym one się różniły? Co nam archeologia mówi o kulturze materialnej Rusów? Bo skoro ustaliliśmy, że Słowianie nie pozostawili po sobie zbyt wiele takiego materiału, który tak, można zidentyfikować. Czym Rusowie się wyróżnili, że oni wkraczając na te tereny. Y Stali się poniekąd y, szefami, władcami. Znaczy oni, oni, tam było jedno państwo, mhm. już było jedno państwo. Na w, miejscu w, jest na, w Europie Wschodniej. Okay, okay. Niesłychanie silne państwo, oczywiście państwo koczowników, którzy jak wiadomo, bardzo dobrze, wszyscy koczownicy są świetnie zorganizowani. I zwykle tam, gdzie przybywają, to już bardzo szybko tworzą państwo. I w VII wieku na terenie Europy Wschodniej powstaje państwo wieloetniczne zresztą. Stworzone przez lud, który się nazywają Hazarzy. I kiedy Rusowie wchodzą do Europy Wschodniej, tam mają tam mają już spotkanie z pierwszym państwem, które istnieje, które jest potężne, które się nazywa Haganatem Rus y y Hazarów. Mhm. I czym było to państwo? Co możemy o nim powiedzieć? E, Byli... państwo, państwo zajmujące się przede wszystkim handlem na dużą skalę. E, to było państwo, które prowadziło różnego rodzaju wojny. Przez dłuższy czas zresztą walczyło z Arabami, ale wreszcie wypędziło ich za Kaukaz, Także tam się trzymali przez dłuższy czas. I zbierali Daniny ze wszystkich ludów. Kiedy Rusowie pojawiają się na Dnieprze, czyli, czyli ta jedna z tych grup. To brzmiał konflikt interesów na wstępie. To oni, oni oczywiście wchodzą w, w właśnie w. Na początku to nie jest otwarty konflikt, ale oni muszą rozmawiać z nimi, mm -hmm. wobec czego dochodzi do wymiany danin, bo oczywiście Hazarzy nie, nie mogą rządzić tak gigantycznym miejscem jak jest Europa Wschodnia. Oni nakładają obowiązki płacenia różnego rodzaju danin, bierze się stamtąd niewolników różnego rodzaju i na tym polega działalność tego państwa. E, oczywiście nazywane państwem pasożytniczym, a najgorzej, co się stało, oczywiście, to było to, że oni w pewnym momencie, czyli ta grupa tych najwyższych Hazarów, którzy rządzili tym wszystkim, e, oni z powodu ekspansji e, e, islamu, którego nie chcą przyjąć, bo oni mają swój, swoją własną religię. Czyli mieli swoją własną początkową religię, tak. Hazarowie. I, i tak, i co oni przyjmują? Judaizm. Okay. I to ma swoje oddźwięki aż do czasów, I Jak obecnych. judaizm tam doszedł do nich? No, jak do tego? Żydzi, Żydzi po wypędzeniu z, z, z Bliskiego Wschodu yy, znajdują się wszędzie mm -hmm. i znajdowali się oczywiście również i tam. E, także e, nie było problemu. Dla e, Hazarów to, że oni przyjęli judaizm, było proste, dlatego że przecież nawet i jak wiadomo, islam jest pochodzenia żydowsko-chrześcijańskiego. Mm -hmm. To bez, te, bez tych dwóch elementów ten islam nigdy by nie powstał. E, nie zapominajmy, że potem pierwszy prawdziwy książę e, Rusi Kijowskiej, Wolodymer, e, czyli Włodzimierz, jak go znamy, e, albo Wladimir, mm -hmm. jaki nie znamy go już pod tym imieniem teraz. <laughs> nie pasuje nam. Nie. <laughs> nie pasuje nam. On najpierw... Zrobił rozmowę ze wszystkimi przedstawicielami różnych, różnych religii i judazy mu się nie podobał, islam mu się nie podobał, bo tam był zakaz picia, on mówi alkohol to jest, to, to Ruś bardzo lubi i... Wreszcie przyjął chrześcijaństwo, ale nie w wersji rzymskiej, czyli katolickiej, ale w wersji prawosławnej, czyli bizantyjskiej. Mhm. Dowodzimy, że jeszcze, jeszcze dojdziemy do wrócimy, wrócimy, koniecznie. Wrócimy. Bo... Mam jeszcze pytanie co do tego, tych kontaktów z Haganatem Hazarskim. Bo w Pana książce znalazłem tezę, że, pie, że, pierwszym, że ust, jeżeli możemy mówić o jakimś ustroju, Pierwszym Rusów. Organizacji politycznej, organizacji politycznej, tak, to możemy mówić właśnie o Haganacie ruskim. Jak doszło do wykształcenia? Czy Rusowie, którzy przybyli na te tereny, spodobał im się układ, jaki mają między sobą Hazarowie i zaimple zaimplementowali to, czy nie? Jak, jak to wygląda? Najwyraźniej Hazarzy zrobili wielkie wrażenie na nich. Mhm. To, to, co z tego, to, to nie ma dwóch zdań. Niewątpliwie. Hazarzy byli, byli absolutnymi dominantami nad mhm. Europą Wschodnią. I w źródłach pisanych mamy, arabskich mamy i zresztą również, i, i niemieckich, mamy informacje o tym, że zaistniał w pewnym momencie, w IX wieku, zaistniał Haganat Rusów. Mhm. I w jednym ze źródeł arabskich jest dokładny opis, który mówi, że to jest na, oni mieszkają na Wielkiej Wyspie i jest ich. Jest ich dużo, i że mają jednego władcę, Hagana, Kagana. Jego imię padło czy nie padło? Nie, nie, nie to jest okay. sam tytuł. Sam okay. tytuł Kagan. No potem książęta Kijowcy mm -hmm. aż do, 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 do. Przyjmowali ten tytuł? Ten tytuł istniał aż do XI mm -hmm. wieku, nie zapominajmy, aż do końca, praktycznie okay. rzecz biorąc ruś tej pierwotnej. Także. My dokładnie nie wiemy, gdzie się znajdował ten, ten Haganat Rusów. Prawdopodobnie, ja raczej jestem przekonany, że to było na, na rzece Wołchow, tam, gdzie się wszystko zaczęło. Mhm. Dlatego, że tam w pewnym momencie, w połowie IX wieku, pojawiają się nowi rusowie, nowi szwedzi, nowy napływ, nowa jakaś fala, czy, tak, czy? Okay. tak, 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 To jest to, co my bardzo dobrze widzimy, widzimy w źródłach archeologicznych. Źródła archeologiczne. Dlaczego te źródła archeologiczne są ważne? Dlatego, że kultura materialna Skandynawu była niesłychanie bogata. Ona należała do cywilizacji skandynawskiej, która bez przerwy y, rozwijała się od epoki brązu. No powiedzmy, że od tysiąc przed naszą erą. I to jest ciągle ten sam lud. Znaczy mówimy o ludach skandynawskich, ogólnie, że nie tylko Szwedów. I oni y, wytworzyli na skutek nieustannych kontaktów ze światem zewnętrznym swoją własną kulturę, którą systematycznie rozwijali. I kiedy dochodzimy do epoki y, y, wikingów, to i elity społeczne, ale również i tak zwany pospolity lud, ma bardzo wyraźną, bogatą kulturę materialną, mm -hmm. którą my widzimy wszędzie. Ta sama kultura, która jest w Skandynawii, ona jest taka sama na terenie Europy Wschodniej, aż do końca X wieku. W książce pisał Pan również, że Rusowie. Dążyli do nawiązywania kontaktów dyplomatycznych, ale z, również nie tylko z Hazarami, ale z większymi od nich trochę graczami. I mieli wysłać poselstwo na zachód do cesarstwa Ottonów oraz do Bizancji, prawda? Znaczy, tu się zaczęło od tego, że, że jakaś grupa Rusów, jesteśmy w 30. latach IX wieku. Mhm. To był w ogóle ważny, ważny okres w historii Europy i zachodniej, i wschodniej, ale to było tak, że wtedy wyjątkowo intensywnie Europa wschodnia i zachodnia była najeżdżana przez, przez Arabów. Wobec czego i cesarz bizantyjski w Konstantynopolu, i również Zachód potrzebował. No, siły militarnej, żeby się bronić przed nimi, a zwłaszcza przede wszystkim Bizancją, czyli wschodni Rzym. Wschodni Rzym wysłał, wysyłał wiele razy swoich, swoje poselstwa do, na zachód, żeby ustalić, w jaki sposób mamy walczyć z Arabami. Syn Karola Wielkiego, Ludwik, Pobożny, który właśnie był następcą Karola Wielkiego, był w kontakcie z Bizantyjczykami i raz w 839 roku przybyło do niego, do jego rezydencji w Ingelheim, przybyli bizantyjscy posłowie. To są dzisiejsze Niemcy, prawda? O, Niemcy, tak jest, tak, tak. Tylko te prawdziwe Niemcy powstają dopiero w mm -hmm. X wieku. Mm -hmm. I co my mamy tam? I co my mamy w, tym, w, tej, w tej dyplomatycznych, z tymi dyplomatycznymi posłami? Oprócz obgadywania spraw, jak tu walczyć z Arabami, yy, chodziło o to, że yy, cesarz zorientował się, że w tej, wśród grupy tych Greków, bo oni mówili po grecku, ci, hmm. mimo że się nazywali Rzymianami, to byli, byli Grekami, bo pochodzili od, z terenów wschodniej Europy. Ci posłowie. Ci posłowie, hmm. tak, tak, tak. No i tu, o co tu chodziło? Chodziło o to, że w pewnym momencie ludwik się zorientował, że tam są jacyś obcy ludzie, nie Grecy, i spytał ich, kim jesteście. Oni mówią, że oni są Rusami. Na to cesarz powiedział: Nie znam takiego mm. ludu. No to oni powiedzieli: To my, my jesteśmy Szwedami, i naszym władcą jest hakan. I tu mamy w źródłach, to zostało zapisane w kronikach Ludwika. Ten Hagan. I, i to, że oni, oni powiedzieli, że zidentyfikowali siebie jako Rusów. Mhm. jako Schwe, Są Rusami. I Szwedami bo, jednocześnie. I są Szwedami. To mamy identyfikację, że Szwedzi są Rusami. Mhm. No, tutaj potem ta cała historia. On, on oczywiście wiedział, kim są Szwedzi, bo przecież wtedy już były ostre najazdy wikingów skandynawskich również na zachodnią Europę. Wobec czego pod, zaczął podejrzewać, że to są szpiedzy, no i w pak zatrzymał ich. Mhm. Posłowie grecy wrócili do Konstantynopola i stamtąd przesłali Ludwikowi informacje, dlaczego właśnie, kim oni dokładnie są i że można ich puścić. I wszystko wskazuje na to, co właśnie między innymi w książce zapisałem, że oni wrócili drogą północną. Ludwik ich wypuścił, a oni najpierw przy Przybyli do Danii, a potem przybyli do Szwecji, i ze Szwecji już z powrotem do Europy, e, Europy Wschodniej, do, tam gdzie są Rusowie. E, między innymi dlatego, że Bizantyjczycy powiedzieli, e, że jest tak duże, są tak duże niepokoje na tej drodze wschodniej, e, że lepiej, żeby oni trzymali się raczej drogi zachodniej. Okay. I właśnie tak to było. Ale. To, że zostało to zapisane, że ta identyfikacja Szwedzi, Rusowie przyszła z ich własnych ust, e, jest niesłychanie ważna i teraz historycy od bardzo długa dyskutują, czy to jest prawda, czy nie. Okay. E, oczywiście rosyjscy uczeni od samego początku twierdzili, że to jest, to jest fałszerstwo, e, że to nie ma nic wspólnego z tym, że to są Słowianie, e, no ale to jednak wszystkie źródła pisane. Jednoznacznie identyfikują Rusów jako Skandynawów. W książce pisał Pan o tym, co teraz też poruszył że historycy rosyjscy mają problem z tym, że ich państwo zostało założone przez obcych najeźdźców. Może nawet nie historycy rosyjscy, tylko bardziej chyba władza lub instytucje, z którymi oni są powiązani. Na czym polega ten problem? I tak w skrócie, jak on się rozwijał i, i na jakim stanowisku teraz stoi rosyjska nauka. Bo nie ukrywajmy, że panuje teraz pewien chaos informacyjny w związku z wydarzeniami za naszą granicą. Niemniej e, jestem ciekawy, na jakim poziomie stoi rosyjska nauka, archeologia również, i jakie są teraz główne tezy w tym temacie. No więc wszystko zaczęło się od początku XVIII wieku, kiedy car. Straszliwy car Piotr I, który zdecydował, żeby ten, te, to średniowiecze kompletne, jak opanowało w, w, w jego państwie rosyjskim, no, zreformować. No i między innymi stworzył Akademię Nauk. Oczywiście, nie miał własnych uczonych, wobec czego ściągnął przede wszystkim uczonych niemieckich, bo o nich wiedział wystarczająco dużo. No i między innymi ci uczeni niemieccy, niektórzy z nich, napisali pracę i opublikowali ją. O tym, skąd się wzięła Rosja, skąd się wzięło państwo rosyjskie. I tam, korzystając z tych źródeł, które, z których my również korzystamy, dowiedzieli się, że to są Szwedzi. No, tego, tego Piotr I nie mógł zaakceptować, ponieważ wtedy walczył... Miał, miał poważne problemy z ekspandującymi z powrotem Szwedami mm -hmm. pod dowództwem słynnego króla, geniusza <laughs> Marsa z północy, a mianowicie Karola XII. Karol najpierw ich straszliwie pobił yy, yy, Piotra, yy, potem Piotr, który się uczył błyskawicznie tego, co trzeba, szybko stworzył wielką armię i on z kolei pobił Karola XII. Słynna bitwa pod Połtawą. Ale problem był taki, że od tej pory uważano, że Szwedzi są, do dzisiaj się zresztą uważa, między innymi z powodu tych właśnie problemów na początku XVIII wieku, że, no, że nie można ze Szwedów zrobić tych, którzy stworzyli państwo słowiańskie, czyli Ruś Kijowską. Należy pamiętać, że Ruś Kijowska to nie jest to samo, co Ruś Moskiewska organizacyjnie, również mentalnie, coś kompletnie innego. No ale to właśnie jest ten problem, który jest, powoduje nieustanne nieustanne konflikty między uczonymi rosyjskimi a resztą I świata. Na czym polega ten problem? Ten konflikt polega na tym, że przez dłuższy czas, jak po raz pierwszy ci niemieccy uczeni udowodnili przy pomocy swoich źródeł pisanych, że rusowie Którzy byli organizatorami Rusi Kijowskiej, Księstwa Kijowskiego, to byli w Szwedzi, to jest poddawane nieustannie wątpliwość przez historyków no, i, i archeologów rosyjskich. Były czasy, kiedy nawet to było akceptowane, ale potem wracało to coraz bardziej, ta niechęć do tego, żeby jednak. Nie pozwolić na to, za czasów Związku Radzieckiego ta sprawa była no, raczej niebezpieczna i trzeba było uważać, co się mówi na ten temat, bo można było głowę stracić albo wylądować na Syberii. Uczeni rosyjscy, mimo fatalnej opinii, są bardzo dobrymi uczonymi, tylko wychowani oczywiście w... No, w straszliwych warunkach, gdzie, gdzie nie ma wolnego, wolnej myśli badawczej, no, dopiero w początku lat 90., kiedy upada Związek Radziecki, Sowiecki, zaczynają się no, mówić, ale oczywiście, że Swezi stworzyli Róż Kijowską. Oni przyjeżdżali do nas do Uppsali i myśmy przez całe dziesięciolecie. Całe dziesiąte, dziewięćdziesiąte lata no współpracowali z nimi. Oni byli zdecydowanie. Mówili, no tak, no jasne przecież, że, że źródło mówią wyraźnie. No i jak przyszedł Putin, to przestali mówić na ten temat. I dlatego ta książka, która pojawiła się w 2004 roku i potem po polsku w 2006, jest praktycznie zbiorąc, zabroniona w Rosji. Ciekawe, ciekawe. Nie jest cytowana? Nie, nie ma problem, jest, problem jest taki, on nie jest super Hmm. Niektórzy cytowali to mówiąc, no, moja cała rodzina już wyjechała z Rosji, to ja już. A ja tam mnie to już mogę, nie, okay. nie, nie, nie zaszkodzi. No Problem jest jest nadal oczywiście aktualny. No i dla Putina jest oczywiście aktualny, bo on oczywiście uważa, że, że Słowianie byli najważniejsi na terenie Europy Wschodniej. Oni w pewnym momencie stali się najważniejsi, ale, ale, nie początki. ale, ale to, to, to zaczęło być istotne dla, dla nowego rozwoju w obrębie Europy Wschodniej, kiedy powstaje księstwo kijowskie, a ono powstaje dopiero w drugiej połowie, pod koniec X wieku rozumiem. Do tego jeszcze wrócimy, wróćmy. bo zrobił właśnie wróćmy, bo wróćmy. Przejdźmy. Wróćmy jeszcze do IX wieku Czyli do opowieści jeszcze o Rusach Przed przybyciem Ruryka prawdopodobnie W e, źródła podajemy, że w 860 roku Miał miejsce pierwszy Atak Rusów na Konstantynopol Co wiemy o tym ataku? Czy im się udało tam coś jest, pograbić? Czy, czy jest, absolutnie nic? To jest nic? bardzo dziwna sprawa Tutaj my musimy troszeczkę ostrożnie z tymi gatowaniami Bo, bo to co mamy te daty, które mamy w pierwszej kronice ruskiej, która jest z XII wieku, to one, one nie całkiem, jeżeli chodzi o te wczesne daty, to one nie są całkiem wiarygodne. Natomiast wszystko wskazuje na to, że w tej, w tej kronice jest podana jedna rzecz, a mianowicie, że Najpierw przychodzą waregowie, bo tu pakujemy się w taką bardzo skomplikowaną rzecz, z morza i nakładają daninę na ludy, które mieszkają tam właśnie przy Ładodze, tam gdzie jest Wołchow, ale potem te ludy uznają, że już nie chcą mieć tej, 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 tych rządów waregów i wypędzają ich. Warygów, możemy identyfikować Waregów z Wikingami, ze Skandynawami? Czy to też jest ten pojęcie, to trzeba ostrożnie po, to, traktować? To pojęcie, które na, narobiło tutaj bardzo dużo kłopotów, dlatego, że y, Wareg, y, Waregowie, to jest termin określający najemnika y, skandynawskiego. Sam termin mówi o y, osobach y, zajmujących się wojną. Pracujących w obrębie jakiejś grupy wojowniczej, która walczy za pieniądze. Mhm. Ale to dopiero się tak naprawdę zaczyna, kiedy pierwsi waregowie pod tą nazwą. Pojawiają się w Europie Wschodniej no właśnie z Włodzimierzem, uh -huh. ale to dopiero w 70. latach X wieku. Uh -huh. I od tej pory właściwie można mówić o, o wareskim okresie, bo to już się zaczyna powolutku kończyć ten ruski, czyli szwedzki okres y, historii Europy Wschodniej. Także o Waregach możemy mówić tylko jako o najemnikach. A zamiast tego się mówi, że to są waregowie, którzy stworzyli yy, wszystko. Nie, to, co stworzyli, to byli, byli Szwedzi, czyli Rusowie. Mm -hmm. Bo czego trzeba mówić o Rusach, a o, tylko o wareckich najemnikach, których ściągnął do siebie, żeby zdobyć władzę w Kijowie? Włodzimierz Wielki. Rozumiem. A wróćmy jeszcze do tego ataku na Bizancjum. Na, to na jest stolicę. bardzo ważne, wiemy? bo to, na, na, to, to jest jeden wielki kłopot dla historyków. A mianowicie, to już mamy 860 lata, prawda? W, a Może nawet ciut wcześniej. My wiemy, że z tej kroniki, pierwszej kroniki ruskiej, wiemy, że w 50-tych latach pojawiają się, pojawia się nagle jakiś... Jakiś ród z zamorza skandynawski, który osiada przy rzece Wołchow, ale nie przy ujściu rzeki Wołchow, ale przy źródle rzeki Wołchow, która wypływa z innego jeziora z jeziora Ilmień. I tam powstaje, powstaje ich gród z którego oni zaczynają ekspandować. I to jest niesłychanie ważny moment, dlatego, że my mamy do tego okresu mamy przede wszystkim tą nieustanną e, e, ekspansję typu kolonizacyjnego i handlowego Szwedów, która się kieruje w, na, na Wołgę. Mhm. Tam jest osadnictwo, tam rozpoczyna się na ogromną skalę handel, którym Rządzą Bułgarzy nadwołżańscy, którzy mają bezpośrednie kontakty z Arabami, ze światem muzułmańskim. Są takimi pośrednikami. Tak, a tu nagle pojawia się inna grupa Rusów na Wołchowie. Oni umiejscowiają się w innym miejscu. Tam na, na, na górze, na północy jest, jest Ładoga, ale oni umieszczają się na dole, przy, rzece Je przy jeziorze Ilmień i tam startują coś, co, oni, co prawdopodobnie nazywa się Holm, bo to jest półwysep. Tam obok tego Holmu, a teraz to jest coś, co się nazywa Rurykowe Gorodziszcze, tylko że te Rurykowe Gorodziszcze, czyli gród Ruryka, grodzisko Ruryka, ta sama nazwa grodzisk yy, Rury to została dodana na początku XIX wieku mhm. dopiero. Natomiast my wiemy, że to jest, to jest to miejsce, które zostało stworzone przez tą grupę Skandynawów, która przybyła na, na te tereny, która przybyła na te tereny w połowie XIX wieku. Wszystko wskazuje na to, że to oni zorganizowali najazd na w 860 roku na Konstantynopol. My szczegółów nie znamy, bo tu widzimy tylko daty i tą grupę. Pojawienie się nowych Rusów na Wołchowie jest, jest punktem zwrotnym w historii Rusów na terenie Europy Wschodniej. Tutaj ten 860 rok, który jest zapisany oczywiście również w kronikach. Imperium Bizantyjskiego mówi nam o nowej ekspansji w nowym kierunku, a mianowicie na tereny Imperium Bizantyjskiego. My szczegółów tego nie znamy w ogóle, ale widzimy w archeologii, że się rzeczywiście pojawia nowa grupa, pojawia się nowe miejsce, gdzie oni budują swoje nowe centrum, czyli przy Wylocie w wylocie rzeki Wołchowskiej z jeziora Ilmień. I to jest to miejsce, które teraz nazywa się Rurykowe Rodziszcze, ale zaraz obok jest coś nowego. A my się co jest nowego? Nowgorod, czyli Nowogród. Wielki. Nowogród Wielki, tak jest. Niesłychane zjawisko w ogóle w, na terenie Europy Wschodniej. Kiedyś fantastyczne i wspaniałe handlowe centrum. Rządzące się w sposób zupełnie inny niż, niż moskiewskie, dlatego Moskwa wzięła i wymordowała ich wszystkich i zniszczyła nowy ogród. Ale zanim zniszczyła, zanim się pojawiło to wszystko, to e, powstaje na początku X wieku coś nowego obok rurykowego gorodziszcza. Ale do tego jeszcze wrócimy. Dobra. Bo przez dłuższy czas się uważało, że to było stworzone tylko przez Słowenów, przez Słowian, Słowian wschodnich. Dopiero archeologia, która no jak zwykle tam się kopie cały czas, pokazuje, że same początki Nowogrodu no, były też skandynawskie. Natomiast ten, ten słynny najazd, na, na Konstantynopol w 860 roku jest o tyle dziwny, że źródła bizantyjskie mówią, że teraz po raz pierwszy spotkali się z Rusami. Ale to nie jest prawda. Bo cesarz Teofil, który wysłał swoich, swoich posłów w 30. latach IX wieku, czyli około 30 lat przedtem, do, do Ludwika Pobożnego no To wiedział bardzo dobrze, kim byli, są Rusowie, a kronika twierdzi, że to po raz pierwszy spotkali się z Rusami, że my dokładnie nie wiemy, o co chodzi. Prawdopodobnie mamy tutaj jakieś nieporozumienie, które, z którego wynikało, że ci rusowie, z którymi oni wcześniej się spotykali, byli kimś innym niż ci, którzy się pojawili wtedy. 60 roku. Wtedy dochodzi do jakichś straszliwych, krwawych przepychanek, ale Matka Boska ratuje Konstantynopol. Oni się wycofują. Tam przy okazji jakaś grupa z nich przyjmuje chrzest. Co się z nimi dzieje, to my nie wiemy w ogóle. I zaczyna się zupełnie coś nowego dziać. A mianowicie już w ciągu IX wieku, pod koniec IX wieku. Ta grupa, która siedzi w rurykowym Gorodziszcze, e, zaczyna ekspandować wzdłuż Dniepru. Oni się pojawiają w środkowym Dnieprze, który jest słowiański, i w miejscu, który, gdzie jest obecnie Kijów. Jest wybrzeże, jak wiemy, Dniepr jest potężną, wielką rzeką. I tam jest wybrzeże i są wzgórza. No i kru, kronika ruska właśnie ta, po, powie, ta opowieść. Twierdzi, że to było powiązane z rurykiem, prawda? Czy... Jak najbardziej. Hmm? Jak najbardziej. Ponieważ oni. Oni zapisali to, że przybywa Ruryk z, dwa, z twoimi dwiema braćmi. Około 862 rok to jest, prawda? Tak, ja coś takiego. tak, ale Prawdopodobnie jeżeli doszło do przybycia jakiejś grupy rodowej, gdzie nie wszyscy byli z tego samego, z tej samej rodziny. No ale w każdym razie to historycy uznali, że Ruryk, czyli Chreryk, jak to właściwie po, po, po nordycku się nazywa, że on był głową tego, tej, tego ugrupowania, czego, dlatego się nazywa dynastię Rudy A to jest postać historyczna czy legendarna? Jak... Nie i... mamy pojęcia. Poja raz pojawia właśnie w, tym, w, tej, w tej opowieści minionych lat tej koronice ruskiej samo, samo imię jest znane i ze Szwecji, i z Danii. W Danii wręcz ten chroryk jest znany jako, jako jeden z tych, którzy napadali na, na, na państwo karolińskie. I, I to miał i być ten sam ruryk? Przez pewien czas podejrzewano wręcz, że to okay. jest ten sam ruryk, a on dostał w pewnym momencie dostał od cesarza no, kawałek. Kawałek ziemi, żeby, żeby rządził na nim. Bo czego nie wiemy, czy to jest ten sam. Mhm. Y, bardzo możliwe, ale nie możemy niczego udowodnić tutaj. Czyli. Um, Rurek przybywa około 860-62 roku. Koło, koło tego, na tak. zlecenie Słowian, którzy potrzebowali władcy, czy potrzebowali nie tylko jakiejś Słowian, interwencji. Bo, bo kronika wyraźnie mówi, że, że to jest mieszanka mhm. ludów. Ona, ona wspomina Słowian, ale problem jest taki, że w tym wieku to troszkę za wcześnie na Słowian, na tym terenie. Mhm. Tam się potem pojawia coś, co ta kronika nazywa Słowenami i tu jest problem. A mianowicie to, co jest na co zwrócono uwagę zresztą dosyć późno, to było to, że Ludność słowiańska na terenie ziemi nowogrodzkiej, czyli tam, gdzie właśnie... Powstał Nowogród? Powstał, tak. Yy, ona mówi dialektem, który jest zachodniosłowiański, ale nie jest wschodniosłowiański. Okay. I tutaj co spowodowało, że, że w 60-tych latach na przykład XX wieku niektórzy badacze... Historycy, a nawet archeolodzy twierdzili, że oni przybyli z terenów, y, y, terenów tam, gdzie żyją Wieleci, czyli z połabia. Y, z połabia tak jest, z terenów y, y, Forpomerna, czyli przed Pomorza. Y, I osiedlili się na terenie właśnie tym. I to było y, w odróżnieniu od wszystkich innych słowian w Europie Wschodniej, to byli przybysze z zachodu. Problem był taki, że w kronice jest wyraźnie powiedziane, że dwa plemiona e, e, Słowianca wschodnich e, są pochodzenia polskiego. I my nie wiemy, co to znaczy do dzisiaj. Okay. I to ma jakiś e, związek z Polanami? E, no więc tutaj jeszcze ten problem, właśnie, że jak się, e, kronika mówi, że jak pojawiają się e, synowie e, i przedstawiciele rodu Ruryka. W Kijowie, gdzie są Słowianie, to tam mieszkają Polanie. I tu mamy problem, bo żadne źródło oprócz tej późnej kroniki pierwszej kroniki ruskiej w ogóle nie wspomina o istnieniu Polan. Tam są wszystkie inne nazwy są podane. Na przykład w 940. lat yy, jest, jest zapis wszystkich nazw Kroń, yy, plemion słowiańskich na wschodzie i nie, nikt nie, żadna nie wspomina istnienia Polan. I to, co jest o, opis ich, yy, no jest nie bardzo logiczny, bo oni mieszkają na, 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 tym, na, na wzgórzach tak pisze, yy, pisze kronikarz a jednocześnie mówią, że ich na, nazwa pochodzi od tego, że oni mieszkają na, yy, na stepie czyli na polu. Mm -hmm. No, problem jest taki, dokładnie taki sam jak mamy z Polanami polskimi, prawda, że też nie mamy żadnego źródła, które mówi o istnieniu nazwy Polanie Polska przed końcem X wieku. Mhm. Także to jest problem, który właściwie się nie daje rozwiązać. Bo kiedyś były różne tezy wysuwane, no bo siłą rzeczy gdzieś próbowano odpowiedzi na ten temat znaleźć, że była migracja Polan, którzy w pewnym momencie gdzieś tam w okolicach Bramy Morawskiej czy gdzieś na Morawach mieli się rozdzielić. Ja spotkałem gdzieś taką tezę w jakimś. No tych było pełno. W tak? jakiejś monografii i. I mieli się rozdzielić na tych wschodnich, którzy ruszyli do Kijowa i na tych zachodnich, ale to pewnie te, za jakich wiele. No nie, to w XIX wieku już, kiedy, kiedy właściwie wszyscy y, historycy polscy y, <kluzli> uważali, że państwo polskie powstało na skutek y, obcego najazdu, y, to kombinowali niesłychane. Y, Niesłychane, fantastyczne rzeczy na ten temat. E, oczywiście w ogóle nie można tego brać na poważnie. I tu jest ten problem również, że warto jeszcze raz wspomnienia, e, że e, wszyscy historycy polscy w XIX wieku e, uważali, że Słowianie się nie nadają do tego, żeby tworzyć państwo. Że nie istnieje u Słowian możliwość tworzenia państw. E, ze względów kulturowych. Tu nie chodziło o to, że oni są intelektualnie niżsi, nawet Niemcy w XIV wieku. No, potem zaczęli oczywiście już to, to, to twierdzić. Po prostu cywilizacja Słowian po prostu była taka, że w jej obrębie przez dłuższy czas, aż do IX wieku, nie tworzono. Nie tworzono państw. Germanie tworzyli wszędzie państwa, gdzie tylko jakieś plemię się pojawiło. Miało jakąś dynastię ze sobą, momentalnie tworzyło państwo. Prawda? Goci, którzy opuścili y, te, Polskę w III i IV wieku naszej ery, y, jak tylko przybyli na stepy ukraińskie, natychmiast tworzyli wielkie imperium. A wróćmy jeszcze do powieści minionych lat. Jak w ogóle to źródło jest interpretowane wśród historyków, no bo ono powstało w XII wieku. Autorstwo tak. tego jest podważane lub są dyskusje na temat tego, czy jest to Nestora, czy jest to nie Nestora. Jak, no, w zasadzie jest to jedyne źródło pisane z tych czasów naj, najwcześniejsze, więc siłą rzeczy ono musi gdzieś tam być poddawane krytyce jak każde inne źródło, no ale jest szczególne, no bo jest pierwsze. Pierwsze wspomina o tych wszystkich wydarzeniach. Jest, jest napisane w języku pismem słowiańskim. Nie jest napisane w żadnym innym, tak jak... W tym samym czasie przecież Galan pisze po łacinie kronikę Polaków, prawda? A, a tam się pojawia już to w języku słowiańskim. A co wiemy o autorze tej kroniki? Czy on korzystał z jakichś innych dokumentów, których już dzisiaj nie mamy? Czy on wszystko po prostu. Wskazuje, wszystko wskazuje na to, że tutaj mamy, mamy coś, co było zapisywane już w XI wieku. Ale my dokładnie nie wiemy. Niektóre części się dają, się podejrzewa, że są wcześniejsze, mhm. i że dopiero później stworzono z tego jakąś, jakąś jedność, dopasowując do tego tam, jak się tylko dało. Nestor, prawdopodobnie, jeżeli już jeżeli rzeczywiście istniał, to możliwe, że to był jakiś mnich, który dokonał właśnie tego, tego ostatecznego redakcji. My niestety nie mamy oryginałów, mamy tylko te, Odpisy. które pochodzą z XVI, XVI wieku, czyli dosyć późno, i niektóre różnią się no, dosyć znacznie między sobą. Także, no ale jest to, jest to wyjątkowe, wyjątkowej wartości źródło niesłuchanej, właściwie bez tego, co zostało zapisane tam. Muszą być jakieś tradycje, mhm. które zostały zapisane. Między innymi po przybywaniu, przybywaniu Rusów. Tam gdzieś wyraźnie się mówi, że z chwilą, kiedy przybywa, przybywa Rurik, to on się nazywa, on jest z ludu Rusów. No to, to jest problemem dla, mhm. dla, dla, dla historyków, którzy nie chcą mieć Skandynawów. Bo tutaj cały czas się jednak próbuje tych skandalów powiedzieć, oczywiście, oni tu przybyli, ale byli na służbie. Książąt słowiańskich. Mhm. Kocze, problem jest taki, że tych książąt no, nie było. No nie ma ich zidentyfikowanych. Też właśnie ten ruryk, o którym rozmawialiśmy, jest przedstawiony jako książę zewnętrzny, prawda? Tak, Jak ktoś, tak, kto przyjeżdża, tak, przyjeżdża z absolutnie. zewnątrz. I tutaj musimy, ten, ten ruryk najwyraźniej, to była ta grupa, która osiada w tym rurykowym Gorodziszu, prawda? Obok przyszłego Nowogrodu, który się nazywa Holmgard. Bardzo możliwe, że ten, to, to miejsce, ten rurykowy Gorodzisz się nazywał Holm. No w każdym razie to oni zaczynają zaczynają ekspandować na Dniepr i to się zaczyna, to jest początek zupełnie nowej historii. Czy to jest początek państwowości? Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Bo jeszcze Rurek nie. przyjeżdża, ale on zakłada ten Nowogród, czy nie zakłada go to miasto? Nie, 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 nie wiemy nie, nie, tego. Nie, 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 znaczy, wszystko wskazuje na to, że że pierwsza, bo ten, ten Nowgorod, który my znamy, składa się z tak zwanych końców, czyli dzielnic oddzielnych, mm -hmm. które potem się łączy. Mm -hmm. tam Wiele miasta Rzeka. Miało, tak, 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 powstało, tak. I tutaj ta naj, ten najstarszy koniec, który się, ten troicki, który się robi wykopaliska najczęściej, to stamtąd pochodzą te najstarsze, najstarsze części, i to są, i tam jest pełno przedmiotów skandynawskich. I wszystko wskazuje na to, że na początku tu mieli do czynienia z tym ludzie, którzy siedzieli obok te parę kilometrów dalej tym rurykowym Gorodiszczem. I to była jakaś inicjatywa, mm -hmm. żeby coś nowego stworzyć. Ale to jeszcze nie było nowe państwo. O, nie, nie, nie. To jeszcze trzeba się wstrzymać. Nie, ale trzeba, należy okay. pamiętać, że tutaj, ale to potem powiem. Okay. Jaką rolę właściwie odegrało potem rurykowe Gorodisze, kiedy powstaje już mm -hmm. e, e, państwo? E, czy znaczy te, te, te zręby księstwa. Mm -hmm. Kijewskiego. Mhm. No w każdym razie to, co jest istotne, że ci ludzie, którzy są tam na górze, w tym rójkowym Gorodyszu, zaczynają plan, mają plany zupełnie inne od tych grup rusów, które osiadły na terenach no, nadwołżańskich i które tworzą wielką sieć handlową, która powoduje, że w pewnym momencie miliony, miliony, wspaniałych srebrnych monet e, e, arabskich, przybywają do Skandynawii i do Polski. Bo Polska Też i... tutaj znaleziono w Polsce te monety. Tak jest. Polska e, obok Skandynawii ma największą ilość skarbów i największą ilość e, e, arabskich monet w Europie. Jeszcze takie ostatnie pytanie co do Ruryka. Czym był znak Ruryka? Bo w swojej książce ma pan taki podrozdział o, o nazwie no znak Ruryka i to jest też trochę takie nawiązanie do tradycji, skąd to się wzięło. Co to było? O co to no chodzi? Tutaj mamy, mamy problem, bo to już tak samo, ponieważ ten, 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 ten to, to jest herb wolnej Ukrainy, prawda? Mhm. Który po raz pierwszy na poważnie został używany po, w końcu I wojny światowej. No jest to ważna rzecz. Tylko, że to jest tryzub, prawda? Ma trzy zęby. Mm -hmm. Natomiast wszystko wskazuje na to, że na początku był tylko znak z dwoma zębami. A jaki to ma związek z rurykiem? No więc tu jest ten problem, że żaden. Okej. Okay. <laughs> Czy to jest nie tradycja? Wiemy, my nie wiemy, my najstarsze, najstarsze przedmioty, dla których jest ten dwuzubiec, tak zwany, pojawia się, pojawiają się w, na początku X wieku dopiero. Ale ponieważ mamy. I one są. No, i to było symboliką yy, państwa ruskiego jak mi to na początku to, to musi być to musi być związane, musi być w jakiś sposób związane z tymi pojęciami. Yy, no, nazwijmy to yy, jakieś kontakty z koczownikami mm -hmm. odegrały tu ważną rolę. Co mają koczownicy? Koczownicy używają tak zwanych tamg. Tamgi to są różnego rodzaju znaki, które identyfikują grupy ludzkie w obrębie no, jakiegoś rodu albo nawet jakiegoś państwa. Mhm. Takie tamgi pojawiły się również u Hazarów, bo wszyscy koczownicy mają tamgi. Zwłaszcza ci, którzy pochodzą z ludów tureckich. I przez dłuższy czas by uważano, że to jest po prostu dwuzubiec, jest i tryzubiec. To są tamgi hazarskie. No, problem jest taki, że nie wszystkie tamgi hazam, hazarskie m, tak naprawdę możemy połączyć z tym z, z pojawieniem się tego, tego dwuzębca. No, już mówiąc po, po ukraińsku, dwuzębca. Mhm. I my tak naprawdę nie wiemy, co, bo, bo ten, ten tryzubiec, który jest używany teraz jako herb Ukrainy, mhm. To on jest y, tłumaczony jako przedstawienie pikującego y, drapieżnego zwie, y, ptaka. Tylko, że on nie pochodził od tego, od dwuzubca, Ten, ten pra, ptak. Okay. Y, ten dwuzubiec y, na początku, on dominuje przez y, cały X, X wiek, no, powiedzmy do, do drugiej połowy X wieku. I dopiero kiedy. Przejmuje władzę yy, Włodzimierz w 80. latach, w kijowie, X wieku, zaczyna się pojawiać taka cieniutka nitka po środku między tym dwóch. Tutaj tak. Okay. I tak Włodzimierz zaczyna bić monetę swoją własną, i tutaj powstaje coś zupełnie ekstraordynarnego. a mianowicie, yy, że on siedzi na tronie w stylu bizantyjskim, na, na tych momentie, Włodzimierz. Nie, Włodzimierz. Mhm. Jest napisane to ja, Włodzimierz, siedzący na stolcu, czyli na, mhm. na tronie, tak. a obok tego jest, jest jego herb, mhm. tryzupiec. Mhm. I od tego momentu możemy mówić, że to już jest znak związany z księstwem kijowskim. Który tradycja nazwała znakiem Ruryka. Po sposób. prostu, ale to nie jest, to nie jest jeszcze koniec, okay. bo ten znak, który był bardzo specyficzny, ten Włodzi Włodzimierza, to przerobił troszeczkę na swój jego, jego syn Jarosław Mądry w XI wieku. A mianowicie on dodał jakieś kółeczko na, tym, na szczycie tego. tego wewnętrznego zębu i nadał mu formę właśnie tak jakby to był pikujący jakiś sokuł mhm. coś w tym rodzaju i to jest herb Ukrainy teraz. Jesteśmy w IX wieku. Ruryk jest w Nowogrodzie, prawda? I pojawia się taka taki zrąb jeszcze nie państwowości, ale coś nowego się dzieje na północy, ale na południu już powstał wcześniej prawdopodobnie, czy też nie, zaraz o to pana zapytam, Inny ważny gród, który później stał się najważniejszym grodem, czyli kijów. Według legendy założony przez trzech założycieli kija. Chorywa oraz zaraz to zerknąć. E, jest jeszcze trzeci, trzeci szczekki kij i chory. Tak jest. To, to tak są legendarni mięski. czy faktycznie założyciele tego miasta? Nie wiemy tego, prawda? Nie wiemy, dlatego że to, to jest jedna klasyczna legenda tych hmm. tr trzech braci, tam jeszcze jest ich siostra. Okay. Prawda? Także to jest niesłychanie. Jeszcze nie te opowieści kim on tam właściwie ten kij był. Potem językoznawcy się jak zwykle przyczepili, mówiąc, że ten tutaj, ta nazwa to w ogóle nie jest słowiańska. No ale z językoznawcami to jest sama kłopota. <głosartet> <głos <polarization> Oni tutaj, jak właśnie polscy, jednak są naj, naj, chyba W pewnym momencie stwierdzili, że sobie nie dają rady ze okay. stwierdzeniem, skąd się wzięli Słowianie, i nie będą się tym zajmowali. Rozumiem. A, a... Ascolt i Dir, oni y, zajęli ten kijów. Czyli to wyglądało? To jest bardzo, Bo oni też są w to jest bardzo, prawda? tak jest naturalnie. Bez tego byśmy nie wiedzieli Znaczy my wiemy z jednego źródła arabskiego, że, że Dir to, to jest, coś autentycznego. A mianowicie Ascolt, Hascold o Dir, czyli Dir, czyli zwierzę. To jest, to jest nazwa skandynawska. E, oni się pojawiają e, zdecydowanie wcześniej przed Rurykowiczami na terenie Kijowa, e, który jest portem po prostu. Tam nie ma miasta oczywiście. Portemce. Nie ma. Tak, tak. Ta, 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 ta prawie w ogóle nie ma jakiejś większej osady. Na tych słynnych wzgórzach kijowskich są tylko cmentarze. Mówimy o VIII wieku czy, mówimy czy już wcześniej? Mówimy okay. już o IX okay. Okay. i dziesiątym okay. wieku, zaczynamy mówić początki X wieku. E, <słuch> Askol to Dir e, najwyraźniej e, to była jakaś inicjatywa, ponieważ Igor, kiedy przychodzi, to on mówi, a czy Olek, który przychodzi, po ruryka, czyli Helge, przychodzi, który przychodzi właśnie, który jest synem ruryka, to on mówi do Askolda i Dira, wy nie, należy, nie jesteście od nas, to jest nasze miejsce i zabijają ich. Okay. No, ale to prawdopodobnie i Askold, i Dir byli o wiele wcześniej, bo w jednym źródle arabskim jest wspomniane państwo, państwo Dira, Al-Dir. I tu jest jakiś ślad po, po obecności Dira, nie wiadomo czy w tym samym czasie, co Askold tam był. To było dwóch braci, którzy przejęli kontrolę nad tym portem. Mając jakieś tam plany swoje, mm -hmm. i potem się nagle pojawia przedstawiciel Rykowiczów, Helge, czyli Oleg, i mówi im, że to właściwie nie macie prawa do tego, bo tylko my możemy. Dlaczego on tak powiedział? No to jakaś sformułowanie kronikarza raczej niż coś innego ważnego. Tu, tutaj pojawia się taki wątek w zasadzie dwóch imion, ponieważ mówimy, Oleg, mówimy Helgi, i w zasadzie o tych pierwszych ruskich władcach to powinniśmy mówić jako o Skandynawach, więc powinniśmy używać tego tych imion skandynawskich, no, ja to, prawda? A ja to w 2013 roku na, na, na konferencji w Kijowie, jak występowałem, to też powiedziałem do, do zebranych, że yy, wszystkie źródła, które, które mówią o Oldze, o Olegu i, i o Igorze. To podają te wersje skandynawskie, a nie słowiańskie. I że powinni to po, powinno się używać logicznie rzecz biorąc, skandynawskie, w tym skandynawskim znaczeniu. No to połowa, połowa, klaskała, połowa, buczała. <todziewanie> a proszę powiedzieć, poru Ryku, którego śmierć datuje się na 800 79? Coś takiego? To, jest, to prawdopodobnie jego śmierć, jeżeli my, my trzeba być ostrożny z tym, ale tak mniej więcej możemy się trzymać tych, tych, tych późnych lat dziewiątego wieku, dziesięcioleci. I kiedy on umiera, to najwyraźniej Olek, ja podejrzewam, podejmuje jakąś decyzję związaną z Kijowem, żeby przejąć większą kontrolę nad tym miejscem. Co musi być również związane z jego planami na intensyfikację kontaktów z Bizancją. Oleg był rzeczywiście tym pierwszym, który znamy, czyli Helge Helgi, który był Yy, yy, wspomniany w traktatach z Bizancjum, ponieważ właśnie w, yy, yy, w pierwszej kronice Ruskiej mamy zachowane fragmenty podpisanych traktatów między ruszami a Bizancjum, które były traktatami pokojowymi i jednocześnie handlowymi. I dzięki temu możemy widzieć tak, że w pierwszym najstarszym w 907, coś koło tego. Praktycznie biorąc wszyscy, którzy są wspomniani tam, którzy są reprezentantami Rusów, wszyscy mają imiona skandynawskie. Potem mamy traktaty, znaczy ja tutaj zauważyłem, że musiało Rusowie mieli pewną bardzo ciekawą kombinację, a mianowicie oni co jakiś czas organizowali napad na Konstantynopol, robili wiele hałasu. Oni wiedzieli, że nie mają już szans. Na no zdobycie miasta? No nie, nic no nie mieli szans, mm -hmm. absolutnie. No rozrabiali, narozrabiali, a potem, no to robimy pokój i... Ustalamy warunki handlowe. No, ponieważ narobili ha hałasu, no to może warunki Zwróć handlowe uwagę, będą, będą lepsze. lepsze tak, tak. No właśnie. I tak i w ten sposób właściwie aż do końca działali. Ale te zachowane te, te, te fragmenty traktatów no, pokazują nam pewien proces, który następuje właśnie na terenie środkowego Dniepru. A mianowicie, że coraz częściej pojawiają się nie tylko wśród tych posłów, wśród tych reprezentantów handlu, yy, kupców. Wśród nawet tych, którzy należą bezpośrednio do rodu, do rodu Ruryka, pojawiają się już obce imiona. Czyli był ciągły napływ ludzi pojawiają, się, pojawiają się różni, mhm. ale nie tylko, nie tylko obcy skandynawcy, ale pojawiają się również i bałtyjskie imiona, pojawiają się tureckie imiona i w pewnym momencie pojawiają się słowiańskie imiona również. Co oznacza, że... Tych, tych Rurykowiczów nie było dużo, nie było wielu. Oni się posługiwali masą różnych obcych ludzi, bo oni na samym początku nawiązali oczywiście kontakt z Itilem, z, czyli z, 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 z stolicą Hazarów, dlatego, że Hazary powiedzieli, no wy wchodzicie na nasze tereny. Kijów jest, Kijów jest nas. Nawet Więc jest, musieli siłą rzeczy nawiązać kontakt z Hazarami? Musieli, mhm. tak, 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 zdecydowanie. Ja podejrzewam nawet, że już to zrobili Jaskold i Dir. E, natomiast Helge, czyli Oleg, musiał, e, e, musiał tę sprawę jakoś załatwić. E, doszło do e, powstania legendy, że Oleg wysłał e, e, jako daninę miecze wspaniałe wikingskie, e, a Hazarzy zrozumieli to jako, o tak, bardzo niedobrze. Rzucenie rękawicy. Tak, bardzo niedobrze z nimi. Ale to prawdopodobnie jest jakaś późniejsza legenda, która chciała pokazać, że jednak sobie Rusowie dawali radę z potęgą, potęgą hazarską. Natomiast źródła, źródła hebrajskie podają wyraźnie, że Kijów jest nadal hazarski w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku y, I ma swoją nazwę. Sam Batas się nazywa. A kijów. No w każdym razie wszystko wskazuje na tym, że tam jednak się osiadają przedstawiciele rodu Ruryka. Y, nakładają daniny na słowian, w którym mieszkają, żyją dookoła. Y, załatwiają. Y, w ciągu, to jest podane w kronice bardzo ładnie, w ciągu w zimę żyją z tego, co Słowianie mają, czyli wykorzystują Słowian. Potem na wiosnę Słowianie im sprzedają tym razem zrobione łodzie. Tak, w odpłyncie. Nie, nie, nie. I towary, które oni zebrali w czasie zimy od Słowian. Częściowo jako daniny, się pakuje na, na, te, na, te, na te łodzie i się spływa dnieprem na dół do Morza Czarnego i potem prosto do Konstantynopola, gdzie się to wszystko sprzedaje. Czy możemy mówić, że. Olek stworzył Ruś kijowską. Czyli jeszcze trzeba z tym uważać, ponieważ on jako połączył północ z południem, prawda? Na południu Kijowa dokładnie. to jest już pewna ekspansja. Ta północ, ta północ nadal jest, jest ważna, ale, ale Olek, Olek zaczyna działać coraz bardziej zdecydowanie. Możliwe, że, że rzeczywiście tam. Czy, czy Askold i Dir byli tam na tym miejscu? Oni raczej byli troszkę za wcześnie, żeby Olek jeszcze zdążył się spotkać. Ale możliwe, że potomkowie tych dwóch Skandynawów tam byli i ich usunął, usunął Olek. I Olek jednak organizując ten pierwszy najazd na Konstantynopol. Musiał już wtedy mieć ten pomysł handlowy, prawda? że my tam zaczniemy niszczyć wszystko dookoła, a potem się dogadamy z nimi i zrobimy interesy. Te interesy były bardzo ważne dla nich. Nie dla, dla Bizantyjczyków, dlatego że oni, oni cały czas mówią: tak, tak, oczywiście załatwimy, tutaj macie, możecie kupić od nas troczkę jedwabiu, do tego, ale tak naprawdę chcemy waszych wojowników, bo wy jesteście najlepsi. I oczywiście część z tych ludzi, ludzi Ruryka zostaje włączona do Gwardii Cesarskiej. I to jest początek tego, co, co będzie dalej. A mianowicie, że Skandynawowie przez jakiś czas przejmują całkowicie Gwardię Cesarską. To oni w rządzą Bizancjum. W Bizancjum. Tak, tak. Są nazywani, ponieważ oni używali toporów. To oni właśnie są. Charakterystyczni. Bardzo charakterystyczni, widzimy ich nawet na obrazkach. A nawet się zachował termin toporoi, czyli mówiący, że to są toporczycy. Top, toporczycy. Jak gruź rozrosła się za Olega? Czy mamy jakieś poświadczone ekspansje na słowiańskie plemiona? Oprócz tego połączenia północy z południem? Czy możemy mówić o jakimś innym jeszcze ekspansji w znaczy, inną stronę? My mamy problem z tym. My mamy problem. On na pewno nałożył, nałożył daniny, które ściągał od Słowian, którzy żyli najbliżej. Czyli to była taka. Na tym polegało narzucenie władzy, że oni wjeżdżają tam na koniach, czy też idąc tak, mówią, pod groźbą, tak, narzucamy trybut i w ten sposób możemy mówić o rozroście zasięgu terytorialnego tam, państwa. Gdzie jest, tam, jest, tam, tam gdzie, gdzie jest, Danina jest Ruś. Jest Ruś, tak. Okay. tak. I oni, oni praktykowali to wszędzie zresztą, bo mamy wspaniały opisy, jak oni zdobywają jedno miasto na wybrzeżu Morza Kaspijskiego, które jest muslim, muzułmańskie. I mówią ludności, słuchajcie, wy Wam będziecie płacili tyle i tyle, a my zostawimy Was w spokoju. Będziecie mogli robić co chcecie. Możecie wierzyć w kogo chcecie, możecie żyć tak, jak żyliście do tej pory, ale musicie nam płacić to i to. I nic więcej. I to między innymi, dopóki oni mieli możliwość pobierania danin. To było ich miejsce również i polityczne, w tym sensie, że oni kontrolowali takie miejsca. Tym, że wymuszali daniny, które były im dawane. To najwyraźniej funkcjonowało. My wiemy, że w pewnym momencie doszło do, już za Igora, prawda, już za wtedy, kiedy Oleg zmarł. No my znamy tylko legendę z jego śmierci, prawda? Tak, bo tutaj od ukochanego konia. No właśnie, że słynne kopnięcie czaszki konia, z którego wy, wylasy wąż i ugryzł. To jakieś z, 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 związane z jakąś przepowiednią, prawda? <grym> tak, tak, oczywiście. Że zabiegł ukochany koń, więc on No jest... tak, że on zginie z tego konia, ten koń został na północy, a on tam na południu robił mhm. swoje, a potem jak kiedyś się udał na północ i pytał się, a gdzie jest mój koń? A on już dawno umarł. No to on poszedł do tego konia, kopnął go w w czaszkę i powiedział, no widzisz, przecież wcale mnie nie, nie, nie spowodowałeś mojej śmierci. No i wtedy ten wąż tam wylazł i ugryzł. A I czy umarł. Olek, bo on rządził w czasach, kiedy w Europie tutaj dookoła ziem, które później staną się Polską, były również inne twory państwowe, słowiańskie, na przykład państwo wielkomorawskie, prawda? No, to było najważniejsze. To, to było państwo, które było, miało duże duże znaczenie. I czy wiemy, czy on się jakkolwiek z nimi kontaktował, czy z, z Madziarami, którzy też już napływali, prawda, w tym czasie tu, ty. na te tereny? Czy tak. coś wiemy o tych kontaktach z obcymi ludami, czy to też jest tradycja? No nie, to jest archeologicznie, to jest, to jest potwierdzone bardzo dobrze. To jest potwierdzone bardzo dobrze, nie zapominajmy, że na przykład Madziarzy, którzy Pochodzą też z, z, z Nadwołgi, też z tego ludu tam, tureckiego, który tam mieszka. Tutaj jest jakaś mieszanka, ten język jest jakiś straszliwy przecież. Nie jest indoeuropejski przede wszystkim. No, w każdym razie oni prze, przesuwali się, oni przed, przez jakiś czas współpracowali z Hazarami. Potem dwa plemiona hazarskie się wyłamały z państwa hazarskiego i razem z Madziarami ruszyły dalej na zachód. Przechodzili obok Kijowa, bo to zostało zapisane w kronice, i potem y, udali się na swoje miejsce, tam gdzie się stepy kończą, czyli do, y, y, do obecnych Węgier. Y, to, co widzimy wyraźnie w archeologii, to jest to, że kontakty z Maziarami były bardzo intensywne, ponieważ część kultury materialnej Rusów, wojowników przede wszystkim. Jest maziarska. Mamy elementy, które są używane, czyli obce elementy, co jest bardzo wielką rzadkością. Skandynawowie zwykle trzymali się swojego. Trzymali się swojego z bardzo prostego powodu, że to, co mieli, to było, reprezentowało ich tożsamość. Na przykład kobiety nie mogły nosić obcych ozdób, bo te obce ozdoby nie, nie, nic nie znaczyły dla nich. Mhm. Wobec czego one nosiły tylko i wyłącznie. Swoje własne ozdoby, ponieważ kobiety skandynawskie nosiły bardzo charakterystyczne ozdoby, które również możemy bardzo dobrze datować. I dopóki one używają to, to my musimy śledzić w Europie Wschodniej wszystkie miejsca, w których są, w których są skandynawowie. Czyli doszliśmy do X wieku i mamy Ruś, w której władzę przejmuje kolejny władca. Ale nim o kolejnym władcy mam takie pytanie. Który z ośrodków, czy Kijów, czy Nowogród Wielki, po tym jak Oleg połączył północ z południem, stał się ważniejszy dla tworzącego się państwa ruskiego i dlaczego? Kijów w pewnym momencie ja podejrzewam za Igora, mimo że Igor źle kończy, ale zostawia mocną wdowę po sobie, prawda? Igor to jest kolejny władca tak, po Olegu. Tak, tak, tak. Olek zdecydowanie spowodował, że to miejsce przy porcie kijowskim zaczęło być ważne i jego następca Igor, który prowadził taką samą politykę, a mianowicie ściąganie Danin od Słowian i Utrzymywanie kontaktów handlowych z Bizancjum, to było niesłychanie ważne. I ponieważ oni robią to regularnie te wyjazdy handlowo, handlowe do Bizancjum, co oznacza, i trzymają się nadal, nadal Kijowa. Czyli Zbieranie towaru, bo daniny to są to, również towarem. Biorą oczywiście również i niewolników słowiańskich y, i udają się do, do Konstantynopola, czyli to miejsce jest ważne dla nich. Oni zaczynają to miejsce traktować jako y, tak naprawdę ważniejsze niż to, co jest na północy, a mianowicie rurykowego rodziszcze. Tam się zaczyna, oni najwyraźniej zaczynają. Budować coś nowego, to zaczyna już być y, czymś o wiele większym, ale jeszcze nie na tyle wie wielkim, żeby odgrywać jakąś rolę. Natomiast co się dzieje? Ci, którzy siedzą już w Kijowie, ich synowie są wysyłani na północ, żeby rządzili tym terenem. I tak już jest aż do końca. A mianowicie, jeszcze Jarosław Mądry, zanim udało mu się wreszcie przy pomocy Waregów przejąć władzę... Czyli to jest XI wiek. wiek. tak? Przejąć władzę nad, nad Kijowem, to on siedzi cały czas już w Nowogrodzie. Czyli to jest pewnego rodzaju namiestnictwo? Tak, dlaczego? Że w pewnym momencie, jak już Nowogród już istnieje i zaczyna mieć jakąś własną tożsamość, to oni mówią, że to oni się zwracają do książąt kijowskich, żeby przysłali im książąt, żeby rządzili nimi na, na północy. A na to wszystko godził się, godzili się Hazarowie, no bo przecież oni byli byli niedaleko, bardziej na, na wschodzie, było, prawda? To, to nie było, my, my nie gdzie, wiemy. gdzie oni byli dokładnie, na wschodzie? Na wschodzie między, to, na, 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 na wschodzie między Wołgą a Donem okay. i, i, i Kaukazem. Problem był taki, że oni, oni chyba nie brali, nie brali tych Skandynawów specjalnie na poważnie. Oni nie bardzo sobie zdawali sprawę z tego, dopóki oni jeszcze płacili im za kijów jakąś swoją własną daninę, bo to przez te miecze to oczywiście jest tylko zabawa. Hmm. Tutaj mamy, mamy sytuację, gdzie. Hazarzy po prostu nie przejmują się Skandynawami, bo nie wygląda na to, żeby oni mogli nagle wziąć i opanować całe tereny słowiańskie. Im się wydaje, że oni się trzymają Kijowa, dookoła Kijowa, tam gdzie są plemiona słowiańskie i które im płacą. Okej, okay, niech płacą, no. a potem oni przecież płacą hazarom. Mhm. Czyli się opłaca interes. Czyli na, możemy powiedzieć, że na początku Ruś była zależna od Hazarów. Tak, tak, absolutnie, absolutnie. To nie był taki niezależny twór państwowy, nie, nie, no i... który zaczął się sam robić, bo oni nie, nie, nie. musieli nie, nie. się podporządkować, o, o, dopiero później wychodząc z tej oni zależności. Oni musieli współpracować z Hazarami i ta sprawa się dopiero skończyła za, za Światosława, czyli Igorowego syna, który, który już był no, to jest ten punkt, gdzie Rurykowicze zaczynają powolutku zmieniać swój charakter, swoją tożsamość. To do tego przejdziemy, zaraz, tak? Zaraz tak przejdziemy to jest niesłychanie ważne, mm -hmm. bo z, od tego punktu zaczyna się prawdziwa historia. Mm -hmm. Rozumiem. A co z Moskwą? Bo mówimy o Kijowie, mówimy Moskwa o Nowym Moskwa, Moskwa jest rzeką wtedy. Moskwa jest po prostu rzeką, bo też była jest taka... rzeką. Jest rzeką i to należąca do. do do Ugrofinów. Tam są tylko Finowie, tam bo nie ma Słowian nawet. Archeologia poświadczyła na Kremlu jakieś osadnictwo, czyli tam jakieś osadnictwo było, bo to miejsce nie wiem, czy było dogodne, czy niedogodne. No, nie, nie, nie możemy mówić o Moskwie jeszcze w tym czasie, prawda? Nie, nie, ale tam ku mojemu zdziwieniu, czego jeszcze nie, nie, nie dałem, nie, nie opisałem w tej książce, bo dopiero ostatnio się okazało, no, że jednak w, w obrębie Moskwy, tej jako mamy, to, to mamy również skandynawskie, skandynawską kulturę materialną. Czyli wśród tych plemion mieszkających tam u bo Słowian jeszcze tam nie ma, pojawili się również Skandynawowie. Inflirtowali tam również tak na te jest, tereny. Tak jest, ale to z tych, z tych wielu osad, które istnieją między górnym, górnym, Górną Wołgą a, a Oką. Także to było bliskie. Moskwa jako, jako taka, to właściwie dopiero zaczyna nabierać kształtu 12 wieku. w XIII wieku. 13. XIII wieku tak. Kiedy jeden z władców Wielkiego Księstwa Włodzimierskiego pozwala swojemu synowi Danielowi zbudować jakiś gród, z którego potem zrobiła się Moskwa. Wróćmy do Igora Starego, czy też Ingwara, jeżeli chcielibyśmy tutaj używać tak. imion skandynawskich. On również był synem Ruryka, prawda? Bo też się tak mówi, tak. że on był synem Ruryka. Z tym Olegiem raz się mówi, że był synem Ruryka, raz że, że krewnym. Co wiemy o jego wyprawach na Grecję? Ponieważ w 941 i 944 roku, po tym jak już objął władzę, bo on objął, ten też problem jest z datacją, ale tam gdzie około 910-912 rok, nie mam szans zrozumienia, kiedy to było Nie dokładnie. Ma. On miał wyprawić się na Bizancjum, czyli chwilę poczekał, jeżeli, jeżeli przyjmiemy to 910-912 rok, i zaatakował dwukrotnie w krótkim okresie czasu Bizancjum. Na pewno wcześniej coś robił, no bo przez 20 lat ponad musiał zajmować się jakimiś, jakimiś rzeczami. Co wiem o jego działalności jako o władcy Rusi i co wiem o tych najazdach? On najwyraźniej miał, miał swoją własną drużynę, z którą. E... Z tego, co możemy zrozumieć, z kroniki ruskiej po prostu wędrował dookoła przede wszystkim na terenach słowiańskich, poddając ich swojej władzy. Czyli Utwardzenie władzy ewentualnie rozszerzanie. Tak, to było. Według mnie to było najważniejsze, co on robił. Najwyraźniej chodziło o to, żeby zwiększyć ilość towaru, który byś można było zabierać ze sobą do, do Bizancjum. To, to musiało być ważne dla nich. I potem wiemy, my, no właściwie nic więcej nie wiemy, bo ten, ten traktat handlowy, który on, on podpisywał tam, no to mówi tylko o tych zwykłych rzeczach, które oni załatwiają wtedy na miejscu. Tam czasami pojawiają się takie ciekawe rzeczy, że wśród Rusów są już chrześcijanie i wtedy jak jest ten podpisywanie tego traktatu, to nie muszą się tutaj właśnie swoich bogów odnosić, wobec czego Rusowie, Poganie się odnoszą do Peruna, co oczywiście w, 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 chodzi tutaj o, o bogatora. A nie o słowiańskiego peruna, mhm. czy tam w końcu to jest również litecki. A, na, a, natomiast, a natomiast już, już Rusowie chrześcijanie, no oczywiście do, do Boga chrześcijan. Ale pojawiła się informacja, że Igor, stary, jako pierwszy z władców ruskich przyjął chrzest. Czy to jemu należy to przypisać? Czy jednak poczekamy jeszcze z tym? Och, no z tymi... Nie, 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 ma, nie ma żadnych pewnych rzeczy jest w tych sprawach. Jego, jego syn na przykład, i ten, świętosław na pewno nie był chrześcijaninem. Jego matka, Helga, była chrześcijanką, zresztą właśnie ochrzciła się w Konstantynopolu, ale, ale świętosław odmówił, twierdząc, że jego drużyna, Źle by to przyjęła, bo czego on mówił matce, żeby przyjąć chrzest. Ale ojciec mógł przyjąć w ramach jakichś kontaktów z Bizancjum jako pierwszy władca, to było takie bardziej osobiste wtedy, bo nie możemy mówić o chrystianizacji rusi za rządów Igora Starego, prawda? Absolutnie nie, absolutnie. To były indywidualne sprawy. Bo gdyby Igor przyjął, Igwar gdyby przyjął Chrzest, to by w Konstantynopol to byśmy wiedzieli o tym. Bo, bo to by się zachowało chociażby w tym, co pisał Cesarz Konstantyn Porfirogeneta, który w swoim wielkim dziele cały czas pisał o Rusach. I dzięki niemu wiemy właśnie te imiona, nazwy słowiańskich plemion, wśród których nie ma polan, gdzie są, jest dokładnie opis wizyty Olgi i jej okoliczności przyjęcia chrztu. Ale nie ma mowy o tym, żeby, żeby ktokolwiek inny z władców wtedy przyjął, Rurykowiczów przyjął sześć. A jak wyglądała struktura armii za czasów Igora? To była drużyna książęca, która stała, po prostu łupiła wraz z wodzem, to byli Warygowie, to już byli Słowianie. Kim oni byli? To jest, to jest bardzo ważna sprawa. Bardzo ważna, bo ona od, niej, od istnienia sił militarnych zależało istnienie. W ogóle istnienie władcy, prawda, istnienie wodza, a potem istnienie państwa. No, tak jak to potem przecież zdarzyło się u piastów. Prawda? Gdyby mieszko nie miał tej potężnej siły militarnej, jaką najwyraźniej sobie stworzył na początku lat 60. To on by nie miał żadnej szansy, absolutnie żadnej. Bo nawet gdyby przyjął chrzest, o czym nie możemy być pewni przecież nawet tego, ale tam widzimy, że bez dobrze skonstruowanych sił militarnych nikt sobie nie może dać radę. I tu widać wyraźnie, że oczywiście my tam wiemy o istnieniu drużyn, mówi się o drużynie starszej, drużynie młodszej, to są różnego rodzaju. Późniejsze Terminy. próby zrozumienia mhm. tych struktur wczesnych. Na pewno były drużyny bardzo blisko związane z, z tym, który był wodzem, gdzie przede wszystkim byli, byli jacyś no, z najbliższej rodziny żeby się czuć bezpiecznie, co się okazywało najczęściej zupełną pomyłką. E, a I się brało obcych do tego, naturalnie. E, te siły musiały być wystarczająco mocne, żeby oni no, 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 przy objazdach pokazywali, że, że jest moc. E, nie, można, nie można reagować przeciwko nim. No. I... Ale wbrew pozorom, śmierć Igora właśnie podczas jednego z takich objazdów miała miejsce, prawda? No, ale to... No właśnie, no ale to też wszystko jest tak związane z jakimiś pojęciami i religijnymi i legendarnymi, że my dokładnie nie wiemy o co tam właściwie chodziło. Dopiero zaczynamy mieć jakiś w ogóle silniejszy chwyt od czasów od czasów Świętosława. Po raz pierwszy pojawia się imię, które jest słowiańskie, które już nie jest skandynawskie. Możliwe, że tam było, bo ponieważ jego, jego wersja grecka, jaką, jaką znamy, to się zaczyna od Svena. Czyli znowu Skandynawia. On prawdopodobnie miał imię Svena yy, I tylko, tylko jeszcze się podłączyło tą, 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 ten element słowiański do tego. Yy, no my wiemy przede wszystkim yy, też Podstawowe właściwie rzeczy. Helga, Olga jest tutaj niesłychanie ważna, tylko ona nadal, mimo swojej, swojej siły i umiejętności, ona nie może budować niczego. Bo ona była żoną Igora. Tak, razem mieli syna świętosława. Tak jest. I po śmierci tak Igora, tak a nawet jest. wcześniej, miała dostać swoim ziemię w, w czasie rządów tak. Igora, bo on miał podzielić kraj, że jego żona dostała Nowogród, prawda? czy... Jak to było dokładnie? Znaczy, tu chodziło o to, żeby mieć części w różnych na, na różnych amistnic, miejsc, terenach, o których w no, w na mieliśmy. terenach słowiańskich mm. przede wszystkim, bo na tym to polegało. To było bardzo ważne, ale twierdzi się, że właśnie kiedy ona została wdową, to ona zaczęła dosyć obszerną działalność budowania osad, które. Prawdopodobnie były punktami kontrolnymi jej władzy. Ale jak to się stało, że w XIX wieku, 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 w w w wieku, wieku, w środowisku pełnym skandynawskich y, książąt, władzę przejmuje kobieta? No, to nie, nie jest takie. Tu jest, tu jest tak. Tu jest historia przede wszystkim taka, że według y, praw skandynawskich y, oczywiście rządzi zawsze y, mężczyzna. Natomiast z chwilą, kiedy nie ma najbliższych mężczyzn, na przykład mąż ginie, widzimy to na kamieniach rolniczych ze Szwecji, gdzie mamy pewną panią, która chyba miała czterech mężów. I każdy mąż ginął przy jakiejś okazji, a przy okazji również ginęli jej synowie, i za każdym razem ona zostawała jedyną, która przejmowała władzę nad gospodarstwem. Kiedy umiera ostatni mąż ginie gdzieś i nie ma synów, to ona siedzi na czterech wielkich gospodarstwach i rządzi tym wszystkim sama. Mimo że już się zaczynają pojawiać. Yy, Jakieś dzieciaki, jakieś tam przedstawiciele rodziny. I tu jest przypadek z Olgą. Także Czyli Ol... młody nie był gotowy jeszcze, książę, bo był młody. Nie, nie był, nie był gotowy i prawdopodobnie nie było nikogo innego oprócz, oprócz Svena. Nazwijmy go Svenem na początku młodym. I ona przejęła władzę po prostu. I to nie było, takie możliwości były. Dla tej samej na tej, wszędzie tam, gdzie, gdzie rządzą mężczyźni, w pewnym, w pe, zachodzą pewne wydarzenia, tworzy się sytuacja, w której kobieta ma możliwości rządzenia. Bizancjum, to się zdarzało kilkakrotnie, gdzie kobiety przejmowały całą władzę nad imperium. To, już też, to zawsze było, od starożytności, w starożytnym Egipcie były o, już w trzecim tysiącleciu no, Ty przykłady więc... kobiety, kobiety w Skandynawii miały, miały bardzo specyficzną i bardzo taką mocną pozycję z jednego powodu. One, przez tradycje one były uważane za jedyne, które mogą zajmować się sprawami religijnymi. To one odpowiadały za kult religijny, one odpowiadały za przeprowadzanie pewnych ceremonii. Niektóre rzeczy, które były bardzo ważne, m.in. wróżby o przyszłości, mogły robić tylko kobiety. Wobec czego mężczyźni oczywiście rządzili w tym wszystkim, ale nie mogli w ogóle wchodzić na tereny rządzone przez kobiety. W tym sensie, że oni na przykład nie mogli zostać tymi wróżami. Byli strefy wyłączne dla kobiet. Całkowicie, przede wszystkim związane z religią, a ponieważ czasami, no, te, te, nie zapominajmy, że dużo kultu religijnego odbywało się w na, na, na gospodarstwie. Gdzie się praktykowało, bo nie było tak jak w chrześcijaństwie kościoła. prawda? Yy, I to dawało kobietom możliwości od co pewien czas przejmowania wręcz władzy nad Tak jak się zdarzyło w Ameryce, prawda, gdzie mężczyźni zaczynali uciekać, kobieta podniosła miecze i potem bijąc się po piersiach przestraszyła Indian, którzy uciekli przed nią, prawda. Ta kobieta była, no ta dysfreja była przerażającą postacią i ona terroryzowała mężczyzn bardzo elegancko w tej Ameryce. A proszę mi powiedzieć, Olga przeszła do historii jako taka władczyni bardzo okrutna, ponieważ miała się zemścić w sy, według legendy no tak, ale, w okrutny sposób. No właśnie, ale my nie wiemy na ile to jest legenda, prawda? Ale ona musiała przestraszyć, oczywiście. Jeżeli rzeczywiście się zdarzyło, to. No tylko przypomnę, że jej męża, czyli Igora. Zamord mieli zamordować drewlanie podczas pobierania tak zwanego poludia, prawda? Czyli takiego, to się nazywało ten, ten trybut, to był termin poludie prawdopodobnie. Tak, tak, prawda? oni obchodzili ludziach, prawda? Poludzie. Bo to jest słowiański termin oczywiście. I ehm. ci drewli, drewli, dre 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 Dreblanie, drewlanie tak. mieli przywiązać tego księcia za nogi i miało go tam rozerwać, prawda? Jak te no to już puścili. jakieś, to już takie A, już... Róż różnego rodzaju fantazje. fantazje, w każdym razie w powieść lat to było, z nie? Tak, tak zabili go, zabili go dlatego, że on zażądał e za dużo daninę. Mimo, że dostał daninę, on wrócił, żeby wziąć więcej, wobec czego złamał umowę i oni go zabili. Czy tak to rzeczywiście było, czy coś innego? No w każdym razie Olga oczywiście musi wykonać zemstę, prawda? No, i tutaj mamy tą historię z, tym, z tą łodzią, do której siadają naczelnicy drewlan i są wrzuceni do, do, do dołu i, i zasypani żywcem. Prawda? Tutaj prawdopodobnie mamy, mamy jakieś, jakieś echa. Tych wszystkich kultowych rzeczy związanych z pochówkami w łodziach, które są tak wspaniale opisane przez Ibn Fadlana nad wołgą, prawda? Kiedy się pojawia nagle. Y on jest, on jest bardzo ciekawy, ciekawy wszystkiego, to co. To był arabski się... podróżnik, A, prawda, który dotarł na ten tereny. Był arabski poseł do, do Bułgarów nadwołżańskich, żeby załatwić sprawy ekonomiczne i religijne. I przy okazji był na tyle ciekawy, że jak poznał Rusów, to, to dokładnie ich opisywał. I tam mamy ten wspaniały opis, bo jakiś ważny Rus umiera i on jest świadkiem. Całego procesu przygotowywania i potem dokonywania pogrzebu jego. I to jest absolutnie fenomenalna sprawa. Czegoś takiego to jest jedyna w swoim rodzaju. Opis takiego rytuału. Tak, tak. I tam jest dokładnie opis, że się jego łódź wyciąga, że ponieważ on nie ma żony, wobec czego jedna z niewolnic decyduje się, żeby z nim pójść do grobu. Dokładne opisy każdego kroku, które. no... Historycy religii rozkoszą się tym, tym zajmują, bo to rzeczywiście jest coś fantastycznego. Za Olgi również chrześcijaństwo, już po raz w zasadzie drugi, dociera na tereny Rusi Kijowskiej, przynajmniej do drugiego władcy poświadczonego i Olga przekonwertowała się, prawda? Przyjęła chrzest Co o tym w Konstantynopolu. Biernie. Czyli wybrała się do stolicy Bizancjum, żeby tak. przyjąć chrzest, ale wiązała tak. się z tym jakaś Inna misja? Czy ona po prostu stwierdziła, że nadeszło objawienie? Czy jednak miał tutaj istotny wątek polityczny? Czy ona, ona, zdaje się, podjęła ostateczną decyzję dopiero w Konstantynopolu. My wiemy, że ona miała dookoła siebie 24 przedstawicieli rodu Ruryka, potem dokładne opisy tych wszystkich innych. To była wielka, rzeczywiście wielka ambasada, która się udała do Konstantynopola. I tutaj Olga, Olga najwyraźniej próbowała załatwić masę interesów, które zwykle załatwiali, załatwiali panowie. No i na szczęście opisane zostało to również przez ówczesnego władcę Konstantynopola, a mianowicie uczonego cesarza Konstantyna IV Porfirogenetę. Które opisał tą całą sprawę. Także to też jest ważne. Ona, Olga tam robiła jakieś, próbowała jakieś sztuczek, które by dały jej jakieś przywileje ekstra. No ale to zdaje się nic specjalnego nie wyszło. Dostała oczywiście wspaniałe dary, ale jak powróciła z powrotem do Kijowa, to wygląda na to, że nie była specjalnie zadowolona z tego. Próbowała jeszcze jakieś zorganizować coś ze, z zachodem, do niej przybył e, biskup. Biskup. Od, od to na pierwszego. Tak, tak. I y, no, y, pierwszego y, nie dru, trzeciego chyba, drugiego. Bo to był 954? czwarty. No to już którym, a nie, tak, tak, to było to oktoń pierwszy, Jeszcze rzeczywiście, to, tak, y tak. No w każdym razie, w każdym razie no nie, nie, my dokładnie nie wiemy, o co tam chodziło, ale ona, ona najwyraźniej próbowała wzmocnić swoją władzę. No i w międzyczasie jest bardzo ciekawe, kto się zajmował jej synem. Dlatego, że jej syn. Kiedy on dojrzewa już do wieku wodzowskiego, okazuje się być niecałkiem skandynawskim. A mianowicie. Z wychowania. Z wychowania. On najwyraźniej jest wikingiem, bo to widać, że go nosi, ale on zaczyna działać na wielką skalę, a jednocześnie zaczyna przyjmować bardzo dużo cechy. Koczowniczych. Jest opis tego, że on yy, przez ma inaczej uformowane włosy niż Skandynawowie, a przede wszystkim rzecz, która jest absolutnie niemożliwa u skandynawskich mężczyzn. Ma w jednym uchu kolczyk. I to się nie zdarzało u Wikingów. Nie, to było zabronione w ogóle. Mężczyzna, który, który przejmuje yy, Ozdoby kobiece. Mężczyźni mogli mieć tylko zapinki na płaszcza, ewentualnie, i to bardzo rzadko, żeby tutaj mieć ten młotora, ale to przede wszystkim kobiety to nosiły. Mężczyzna nie może mieć, może mieć jeszcze na, 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 na ramiennik jakiś, ale nie może mieć ozdób, a już noszenie czegoś w uchu. A no, to jest fatalne. Natomiast u mężczyzn, u koczowników, to było normalne. Czyli on wychowywał się wśród koczowników? On musiał, musiał mieć bliskie związki z koczownikami, bo również zostało zapisane, że on się zachowywał jak, jak, jak koczownik i że jadał jak koczownik i sypiał jak koczownik na stepie. Wszystko wskazuje na to, że no właśnie, on się szykował do tego, żeby być wodzem przez bliskie kontakty, no właśnie, no, żeby zobaczyć z kim ma do czynienia. A kto mógł być jego wychowawcą? Madziarowie, Hazarowie, czy może Pieczyngowie, którzy się pojawiają też tam około 915 roku, chyba po raz pierwszy w źródłach. No, problem jest taki, że Pieczęgowie go w końcu zabijają, jak wiadomo. Ale, ale on musiał mieć kontakty ze wszystkimi możliwymi, nie zapominajmy, że tych ludów koczowniczych było był, był duży wybór tam, także on mógł, mógł tam sobie kontaktować się z kim chciał. Natomiast wyraźnie, wyraźnie już zaczyna odstawiać od tych normalnych standardów skandynawskich, ruskich, jakie, jakie panują wśród mężczyzn. I było to akceptowane w tym społeczeństwie wśród jego drużyny. Musiało być, skoro. On... Jak on miał drużynę, i drużyna go akceptowała, to nikt inny nie musiał czegokolwiek, czegokolwiek się przejmować. Jego drużyna była najważniejsza, on mówi do, do matki, do Olgi, nie mogę, nie mogę przyjąć chrześcijaństwa, bo moja drużyna tego nie chce. On był zależny od drużyny, ta drużyna była o tyle ważna, że im lepsi oni byli, wszyscy razem, on jako wódz, oni jako drużyna, to więcej ludzi przychodziło do niej. Łatwiej było zorganizować wielką armię, przecież ta armia, którą wreszcie on organizuje, kiedy go zapraszają... Z kilkadziesiąt tysięcy? Sześć tysięcy ludzi. Sześć tysięcy? Tak, to jest ogromna ilość. Jeżeli się uważa, że Mieszko miał trzy tysiące ludzi i wszystkim się zajmował, to to jest w ogóle, trzeba mieć nie z, nie z tej ziemi środki, żeby i możliwości utrzymać taką armię. Bo spotkałem się w jednej z książek na temat historii Rosji, nie pamiętam autora... Ale chyba cywilizacja rosyjska. Nie pamiętam, nie pamiętam, że armie Światosława liczyło się w kilkudziesięciu tysiącach. To jest przesada czy chyba bo to, przesada. Bo to brzmi dość chyba naprawdę. Bardzo On możliwe, w... że w pewnym momencie, kiedy już był tam w Bułgarii, bo to jest taka cała historia wojen między Bizancją a Bułgarią, która. W pewnym momencie ona niby jest słowiańska, bo, 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 bo tak, bo została stworzona, znaczy tam mieszkali Słowianie, ale przybyli Bułgarzy, którzy przejęli władzę nad nimi, stworzyli państwo, ale zeslawizowali się, natomiast mentalnie i strukturalnie byli nadal koczownikami. Bo i był czar, i były był był te, te całe struktury, miały charakter czysto koczowniczy. A światosław z nimi współpracował, czy z nimi walczył? Światosław został ściągnięty do Bułgarii przez Bizantyjczyków, żeby walczyć przeciwko Bułgarom. I tak mu się tak spodobało, że on oczywiście, Bułgaria była, była niesłychanie bogata. No nie zapominajmy, że ona Bułgaria ma wspaniałą przeszłość. Miejsca, które było wielką cywilizacją. Także to jest strategicznie położone w ogóle. Teraz my jeździmy, żeby się pokąpać, prawda? Ale, ale kiedyś to było niesłychanie ważne miejsce w historii Europy. I to wyczuł, to wyczuł oczywiście, zrozumiał na miejscu światosław. I w pewnym momencie. On się zorientował, że ten kijów to to jest jednak jakaś fatalna dziura. I jak Pieczyngowie napadli na, na kijów i on ruszył do matki, żeby jej pomóc, jak rozmawiał z matką potem, to jak już przepędził Pieczyngów, to mówi: nie chcę się już więcej siedzieć tutaj na, na, w Kijowie. W Kijowie chce się przenieść do Pierre w środku Bułgarii. To będzie centrum mojego państwa, tam mam wszystko, co potrzebuję, tutaj mówi tam z Węgier będę miał srebro i konie, z Czech będę miał to i to, z tamtą to i to, z Rusi będę miał niewolników. Czyli on dążył do przesunięcia środka ciężkości takiego głównego z Kijowa na południe, Dokładnie. na tereny Bułgarii. czyli jest... chciał jeszcze wejść tam na On na powiedział, te że on opuści już. Tym samym opuścił Europę Wschodnią i przeniesie się całkowicie do Bułgarii. On mówi wyraźnie do matce, zabiorę całą Ruś i przeniosę się do Bułgarii. Czyli chodzi oczywiście o, o ród Rurikowiczy. jak na to zareagowali Bułgarzy? Musieli z nim walczyć, czy nie walczyli? Znaczy on wrócił, jeszcze tam była wojna z już nie z Bułgarami, tylko tym razem z Bizantyjczykami. Bo on się oczywiście zrobił wrogiem Bizantyjczyków. Bizantyczycy się zorientowali, że to jest niebezpieczny typ, i że trzeba coś wykombinować. Jak on zdecydował się, żeby ostatecznie ostatni raz udać się na, na, do, do, do Kijowa i załatwić wszystkie sprawy, to zorganizowali spisek przeciwko i Pieczyngowie go zamordowali. Pieczyngowie to jest bardzo ciekawy lud, bardzo ciekawy lud, ponieważ oni pojawiają się gdzieś tam w X wieku prawda? na tych terenach i byli koczownikami, którzy gdzieś tam na południe od tych, powiedzmy, granic Rusi-Kijowskiej przebywali. Czy Ruś była za słaba, żeby porządnie im tam szeregi przetrzebić? Przecież oni przez X wiek oraz XI wielokrotnie wpływają na historię Rusi. Co wiemy o tym ludziom? Róś nie miała szans. Na tej samej zasadzie, co, co Niemcy, Rzesza Niemiecka od tonów nie miała szans, żeby, żeby zająć całe połabie. Oni mogli narzucić im. Y, Okresowy pewnie trybut? Y, trybuty. Trybuty, to jest, trybuty dla niny to jest podstawa, prawda? Ale oni nie mieli szans przejąć tego. Nie mieli szans. I dokładnie to samo. Y, no, koczownicy byli za dobrzy. Ale oni byli sprytni, bo oni jako taką. Oni nie... są potęgą militarną. Sposób walki pieczyngów... Na koniach, koczowni... bo oni byli... tak, tak. koczowników. To są rzeczy, które, z którymi sobie właściwie nikt nie dawał rady. Co robi od razu, co robi Włodzimiec, jak, jak y, osiąga wreszcie w, m, swoją władzę w Kijowie. Buduje masę wielkich, wielkich. Y, 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 fortyfikacji, które oddzielają go od stepów. Bo on nie ma szans ciągle walczyć z, naj z najazdami. Ale najwyraźniej, najwyraźniej, no to jest właśnie bardzo ciekawa sprawa z tym Światosławem, e, który już przestaje być porządnym skandynawskim Rusem, tylko zaczyna przesiąkać. On musiał po prostu czuć... E, Koczowników jako fenomenalnych wojów, jako fenomenalnych wojowników. I też do... życie wojownika... Mu. Tylko on chciał być częścią mhm. tego i najwyraźniej ten kolczyk dla mnie jest, jest ostatecznym, symbolem. ostatecznym symbolem przejścia na drugą stronę. <noise> Ale to oczywiście to śmierć jego to... Bo my nie wiemy. Ty, ja, jakby by, co by się stało, gdyby rzeczywiście on by zabrał całą Ruś Czyli tych organizatorów. No to jest trochę niedokończone dzieło, bo on zmarł nagle, prawda? No oczywiście, no, ale, ale, ale on, on, się, on decyduje, żeby zabrać całą Ruś i co by, co by się stało w Europie Wschodniej? Czy Słowianie sami by coś zorganizowali? Nic na to nie wskazuje. Kto by zorganizował im przynajmniej ten, ten, ten inicjujący moment, żeby stworzyć, i potem już to będzie słowiańskie? A Światosławowi często przypisuje się również rozbicie państwa hazarskiego. No, to Jak to je, wyglądało? To, to, jest też, właśnie, to była jego kolejna wojna. Mamy, po... Tak, tak, tak. To jest, to jest absolutnie, co do dzisiaj jest uważane za, za niesłychanie ważne przez nacjonalistów ukraińskich. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą dla nich stworzył, stworzył Światosław. Czyli rozbicie Hazarów jako państwa. I, ale dlaczego on się rozbija z Hazarów? Dlatego, że oni byli konkurentami. Nie zapominajmy, prawda, że oni trochę na łasce jego, jego, wiesz, jego przodkowie, troszkę na łasce hazarów rządzili tymi słońskimi terenami. To mu się absolutnie nie podobało. Poza tym hazarzy mieli, mieli w łapie dużą część również handlu. Wszyscy Rusowie, którzy mimo że stworzenie tej wspaniałej siatki handlowej, która funkcjonowała bardzo dobrze i, no, i dawała gigantyczne zyski zupełnie. No to jednak Hazarzy nadal byli no, ważnym elementem tego wszystkiego. Oni byli podłączeni przez między innymi międzynarodówkę, czy właściwie tą siatkę żydowską, do całego świata. No i tutaj rozbicie Hazarów to, to nie było ostateczne rozbicie, tylko to było rozbicie potęgi hazarskiej. Hazarowie nadal istnieją, to te państw, te państwo jest słabe, ale to, co zrobił w ciągu kilku wojen, Światosław to była, to było już właściwie ostatni, ostatnia rzecz, która zniszczyła na długą metę Hazarów. Co się później z nimi stało? No więc właśnie. E, uznano, w XIX wieku uznano, że wszyscy Żydzi Wschodnioeuropejscy nie są Semitami, tylko są pochodzenia hazarskiego, wobec czego są Turkami. I ta taka hipoteza do dzisiaj funkcjonuje w politycznych dyskusjach na świecie. Jest bardzo popularna, bardzo popularna jest w świecie arabskim na przykład, który uważa, że wobec czego potomkowie Turków, którzy, a nie semitów, którzy pojawili się, czyli Żydzi europejscy, którzy stworzyli państwo Izrael, to nie są, nie mają nic wspólnego z Żydami. Okay. Co, do świętos... co do światosława, bo. bo... Mówię po polsku, tak. Okej, okay, co do światosława. Mm. Jest taka legenda, że jak ci pieszczęgowie go zabili, mieli zrobić z jego głowy. Wzięli jego czaszkę tak. i ją w złocie. Jak znaczy, jak wyłączyli... Wyłożyli złotem? obcina się tą część górną, która sama w sobie jest naczyniem, prawda? Mhm. To co zresztą archeologia pokazuje, że bardzo często używano to jako naczynia. Wy, wykłada się srebrem albo złotem dno tego i używa się jako czarę do picia. I to był pewnego rodzaju rytuał pieczynków? To był rytuał koczowników w ogóle. Oni pili swój ten fatalny alkohol kumys właśnie z tego. Ruś Kijowska przed Włodzimierzem Wielkim, bo światosław umiera, w Rusi następuje walka o władzę, ale zanim zapytam Pana o to, jak ta walka o władzę wyglądała, chciałbym zapytać, co możemy powiedzieć o wierzeniach Rusi Kijowskiej w tych czasach, przed którymi Włodzimierz przyjął chrześcijaństwo. Czyli czy na Rusi możemy mówić o jakimś konglomeracie wierzeń, czy Wykształcił się tam jakiś specyficzny typ religii. Co możemy na ten temat powiedzieć? Rusowie jako, jako Skandynawowie oczywiście mieli swoje, swoją własną wersję poganizmu. Zresztą zupełnie nieźle i bogato skonstruowaną. Także trzymali się, jeżeli chcieli być nadal poganami, mimo że to jest oczywiście w sposób mówienia chrześcijan. To, to się trzymali tego. To była bardzo ważna część ich tożsamości i oni no, no, rzadko kiedy załatwiali te sprawy tak od ręki, żeby zmienić religię. Tutaj wielkie znaczenie było to dla utrzymania dość długiego tożsamości skandynawskiej wśród Rusów na terenie Europy Wschodniej. To było to, że oni mieli ze sobą swoje własne skan skandynawskie kobiety. To najczęściej kobiety podtrzymują tradycje swoich i dla nich których jest to ważne być y, tradycyjną, y, wy, wyznawać tradycję swojej religii. I my to widzimy bardzo wyraźnie, że tam, gdzie są kobiety, czyli gdzieś mamy pochówki kobiet z ozdobami skandynawskimi, tam musi panować religia Skandynawów. My wiemy te wszystkie tory, odyny i te wszystkie inne wspaniałości mitologii skandynawskiej, one na pewno były praktykowane tam. A archeologia e... nam mówi coś na temat tych wierzeń, czy nie? Znaczy to, co mamy, mamy w Skandynawii, to mamy w, w źródłach pisanych, czyli przede wszystkim z literatury, z literatury islamskich, sag i poezji, no to, to wiemy zupełnie nieźle, dosyć dużo. W porównaniu... No tu na, nie mamy, Jest jedna taka książka Edda, napisana przez intelektualistę z Islandii Małej Wyspy na Atlantyku, gdzie się stworzyło fantastyczną literaturę średniowieczu literaturę dotyczącą właśnie historii Skandynawii i historii rodów skandynawskich, bogów skandynawskich. No i właśnie w tej Eddzie to mamy cały zestaw. Tych wszystkich bogów i co oni reprezentują, jak to działało. I dzięki czemu mamy bardzo szczegółowe pojęcie o religii skandynawskiej. No, natomiast jeżeli jak długo kultura materialna skandynawska utrzymywała się u rusów w Europie Wschodniej, możemy być pewni, że oni nadal byli skandynawiami i trzymali się swojej religii. Ale źródła pisane również mówią o pojedynczych Skandynawach, którzy przyjmują chrzest. Natomiast nie zapominajmy, że cała Europa Wschodnia to jest jedna wielka mieszanka etniczna. Mamy tych Finów, którzy jeszcze część Bałtów, to są archaiczne ludy, mające starożytną Struktury mają bardzo bogatą kulturę materialną i widzimy ich wszędzie dzięki temu, prawda? Ich groby, wszędzie tam, gdzie są pochowani, na kobiety pochowane z bardzo bogatymi ozdobami, mężczyźni ze swoją bronią. Wszystko, co widzimy, na podstawie tego, my wiemy również, że, że pogaństwo fińskie było też bardzo zaawansowane podobne do, do skandynawskiego zresztą co sąsiedzi, prawda, ten świat ugrofinów w Europie Wschodniej jest był jednak bardzo bliski Skandynawom. Ale mamy, mamy Turków ze swoimi pomysłami na, na, na ludy tureckie, prawda, mamy koczowników, którzy mają też bardzo dobrze skonstruowane własne pojęcia religijne. Mamy ludy Mamy Greków mieszkających nad Morzem Czarnym, prawda? na Krymie. Krym jest przecież bizantyjski wtedy. Mamy ludy irańskie, które w tak ogromnym i ważnym miejscu żyją, bo przekazały swoje pojęcia religijne Słowianom. I właściwie o tym, co się dzieje w Europie Wschodniej, z chwilą, kiedy, kiedy Skandynawowie tam działają, jeżeli chodzi o jakąś próbę stworzenia czegoś nowego, no to mamy ten fantastyczny opis kroniki, kiedy Włodzimierz zdobywa Kijów, i kiedy na początku jeszcze próbuje się bawić w, w to samo, co jego, jego ojciec Igor. Czyli atakuje na przykład właśnie jeszcze to, co zostało z Hazarów, jeszcze prowadzi tu wojnę, tam wojnę, a potem wpada na jeden pomysł, a mianowicie, żeby stworzyć jedną wspólną religię dla Europy Wschodniej. No i, i oczywiście tutaj to, co jest w tej, zapisane w kronice, to jest, no my nie wiemy, czy, na, na ile to jest wiarygodne. Bo tam na przykład prawie w ogóle nie ma, nie ma yy, bogów skandynawskich. Natomiast hmm. są bogowie praktycznie z wszystkich ludów, które mieszkają w Europie Wschodniej. I to jest taka mieszanka, która no, jest bardzo ciekawa, bo tutaj widzimy rzeczywiście z jednej strony Irańczyków ze swoim simurgiem, no, ten, ten, ten perun który jest taki ważny, potem jeszcze te drewniane posągi, które stawiał tym idolom. Czyli była podjęta próba stworzenia religii to, wspólnej dla tych ludów. Według mnie to nie było tylko dla, dla samych Rusów kijowskich. To była próba, żeby pokazać, że Rusowie przez... One, oni mają... Sw religie wszystkich ludów zamieszkujących, zamieszkujących oprócz, oprócz oczywiście chrześcijaństwa i judaizmu. Wszystkie inne, te wszystkie religie są religiami pogańskimi, prawda, lokalnymi. I to jest pomysł no, niesłychany zupełnie. To pokazuje na oryginalność myślenia Włodzimierza. Bo Włodzimierz przejął władzę w Kijowie w ramach wojny domowej, bo on nie był najstarszym synem, prawda? On jeszcze pochodził z jakiejś fatalnej strony. Tutaj muszę, trzeba powiedzieć, jak to właściwie było z, z Włodzimierzem, bo cała ta historia jest niesłychana zupełnie. On jest, on jest synem Igora, ale z jakiejś niedobrej żony. Igora, czyli... nie Światosława. Światosław, okay. przepraszam. I jego matka miała być klucznicą Olgi. Czyli to było takie, no, jakieś uboczne zupełnie dziecko, które się urodziło z tego w związku. Ale, jak wiadomo, Skandynawowie traktowali wszystkie swoje dzieci równo. Niezależnie od jakiej matki pochodziły. Co było zupełnie dobrym pomysłem, bo czasami to się zgadzało i z tych ubocznych gałęzi przychodziły. Wychodziły wspaniali władcy. Jak Włodzimierz. No Włodzimierz jest, jest najlepszym przykładem tego. Trudno sobie wyobrazić w ogóle Europę Wschodnią bez Włodzimierza. Bo w każdym razie Włodzimierz został wysłany przez, przez Świętosława, żeby rządzić w Nowogrodzie. On był księciem Nowogrodu. Bardzo młodym zresztą był wtedy. I kiedy jego ojciec ginie i Olga... Olga już umarła wtedy, i jego bracia zaczynają walczyć ze sobą. To wtedy Włodzimierz zaczyna się bać. Boi się, że ten, który zwycięży, pojawi się na północy i zabije go. Wobec czego ucieka za morze. Tak jest napisane w Kronice. I no właśnie, i teraz problem jest, że my nie wiemy, dokąd on uciekł. Mhm. Według mnie nie musiał daleko uciekać, bo przepłynął przez Zatokę Fińską i wylądował w Szwecji od razu. I wszystko wskazuje na to, że on tam jakiś czas przebywa w tej Szwecji. Bo my wiemy, że on po, 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 w pewnym momencie wraca. Zamiast niego, jego, jego, jego wuj, który jest po stronę matki, pilnuje interesów w Nowogrodzie. I on wraca z, z waregami. To jest zapisane w y, kronice. Ale on robi pierwszy krok, jaki robi, po tym jak już osiada z powrotem, bo jednak ten jego wuj przy, przy, porządnie się tam y, na mo, mo, męczył, żeby to wszystko utrzymać w ręku, ale utrzymał bez, mm, bez większych problemów w końcu. Y, I co się dzieje? Włodzimierz wysyła posłów do. Skandynawskiego księcia y, y, Połocka. Połock to jest y, takie miejsce na y, y, rzece Dźwignie. Dałgawia się teraz to nazywa. Z, I to był skandynawski ośrodek, to on nie wchodził w zasięg. Nie, to był jakiś oddzielny. oddzielny. Tutaj to było. My wiemy strasznie mało o początkach, bo my wiemy tylko o tym, co napisali w kronice, zostało napisane w kronice w związku z Włodzimierzem. W każdym razie tam, tam rządzi Skandynaw z imieniem zachodnio-skandynawskim. Natomiast ma, ma dwóch synów i jej córkę. I Włodzimierz żąda tej córki za żonę. Ja podejrzewam, że ponieważ ten, ten który rządzi w Połocku, musiał mieć jakieś związki z, z, z rodziną, z takimi samymi imionami, jak on miał, którzy y, y, działali w, na, w Królestwie Szwedzkim. Y, Włodzimierz prawdopodobnie tam w Szwecji dogadał się z nimi, że dostanie tą córkę tego, tego władcy Połocka yy, i tym samym jego status będzie lepszy, silniejszy, tutaj ze swoimi braćmi, którzy najwyraźniej naprawdę mieli ochotę go się szybko pozbyć. Yy, Także powrót jest i łatwiej było mu załatwić grupę porządnych wojowników, waregów. On się pojawia w tym, to jest już koniec lat 70. X wieku. Okazuje się, że władca polska odmawia dania mu córki. Ta córka też nie chce. To Może cóżka... z powodu faktu, że miał harem z 800 kobiet? E, e, no, my wiemy, że, że Włodzimierz lubił kobiety. Tak, tak. Ale zostawił, no, no, jego, jego syn Jarosław zostawił tylko 12 synów. Co to jest? Ale słynny, słynny władca frankijski no, państwa Samona, Samon zostawił 36 synów. I państwo się nie utrzymało. No nic, to no w każdym razie wracając do Włodzimierza. Włodzimierz y, oczywiście się strasznie wścieka, bo najwyraźniej tutaj jakaś umowa, która musiała zajść tam w, w Szwecji, została złamana. została złamana i on po prostu morduje ich wszystkich i zabiera tą córkę, zabiera sobie żonę. I ze swoimi waregami rusza na Kijów. Y, tam na dole zaczynają być... Y, być niepokoje związane właśnie z jego pojawieniem się w Kijowie, Ta, w Kijowie. i dochodzi wreszcie do, do, do śmierci tych ostatnich synów, synów z e, e, Światosława, i Włodzimierz przejmuje w 80 roku, prawdopodobnie, Kijów i się wszystko zaczyna, a mianowicie on, on, jak powiedziałem wcześniej, działa najwyraźniej jak jego, jego, jego ojciec, czyli bawi się w rozbójnika i, w, i, i wikinga, ale w pewnym momencie uspokaja się. Zaczyna robić coś, czego nie było do tej pory, a mianowicie buduje swoje miasto na wzgórzu staro, starokijowskim. Gdzie do tej pory był tylko cmentarz? Ludzie, którzy mieszkali niżej. E, już samo to pokazuje, że on Ale to ma było inne. W Kijowie, plony. to był w Kijowie. W Kijowie, w Kijowie. Kijowie wbudował tak, tak. nowe miasto. On, nową zbudował, on zbudował miasto. Okay. Przedtem był tylko mały gród na, na. Który i tak był istotny. Ten mały gród był prawdopodobnie też zbudowany najwcześniej, ponieważ tam najwyraźniej siedziała Olga. I to jest przy górze Łysej. Ten pierwszy kijów. Ten pierwszy Kijów jako osada, bo wszystko wskazuje na to, że tam przede wszystkim było wszystko skoncentrowane na, 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 tam na dole. Mhm. działało jako port przede wszystkim. Nie było prawdziwej wielkiej osady, takiej jakie były w tych emporiach handlowych Skandynawów. Włodzimierz budując miasto na górze staro starokijowskiej, Płodzimierz zajmuje kijów w 1980 roku. Jest już tylko on jest władcą, nikogo już więcej nie ma. No i zabiera zarządzenie się i rządzi zupełnie inaczej z chwilą, kiedy przestaje wojować to tu, to, to tam i kiedy. W pewnym momencie podejmuje ważną decyzję, a mianowicie zbudowania sobie grodu na jednym z górzy kijowskich. I Jest to pierwszy krok ku temu, żeby pokazać, że to jest jego miejsce i on ma zamiar tutaj zostać. Z chwilą, kiedy to wygląda, że to jest ostateczna jego decyzja to rozpoczyna się cała jego działalność niesłychanie ciekawa. Prawda? My, czy takie skupienie na sprawach wewnętrznych państwa. Y, no tak, bo on, on po prostu przestaje już się bawić w wikinga i w koczownika. On teraz zaczyna tworzyć państwo po raz pierwszy, bo to co było przedtem, to nie było takie prawdziwe państwo. To dopiero Włodzimierz, który się zabrał za to i między innymi zbudując swoje, swoje miasto, tym samym pokazuje... To jest już moje miejsce na stałe. Jego cała działalność jest skierowana na zbudowaniu swojej potęgi. On ma dostęp coraz częściej do wojowników, których zbiera. Wszędzie. Czyli także już ze Słowian, pewnie. Jest. Na pewno, na pewno. Tutaj Słowianie są już na pewno w to wszystko wplątani. To już na pewno było również Bo i z Słowianami. Są tam mężczyźni, którzy mogą iść pod broń, także. To już... Ale absolutnie, tutaj, tutaj oni zaczynają być już no, sam Światosław, prawda? Mimo, że był tam Svenem, to, to, to jednak. Yy, yy, już musiał zbierać duże grupy wojowników słowiańskich. Co było bardzo ważne, bo to powstawało takie jądro sił militarnych, które były już coraz bardziej słowiańskie. Między innymi sam fakt, że, że Włodzimierz z chwilą, kiedy zdobył, zdobył kijów, zostawia przy sobie tylko tych naj, najważniejszych waregów. Daje im miejsca do, do mieszkania i do kontrolowania, a buduje swoją własną, własne siły militarne, gdzie muszą być Słowianie. No, przecież to są ludzie, których ma dookoła siebie. To, co on robi jednocześnie, że po paru latach on ma już wielkie siły militarne, bo on oczywiście również myśli o tym, żeby się bronić przed pieczęgami. Bo to jest nieustający problem, z którym on walczy aż do końca życia. Yy, Bizantyjczycy zauważyli, że mają tutaj do czynienia z kimś ważnym, który nagle się objawił na Dnieprze, yy, i że ma siły militarne, wobec czego oni mają nieustanne potrzeby, żeby ktoś im pomagał w, nieustan... Nieustanczy... tak, w nieustannych ich wojnach. Wobec czego zapraszają go, żeby tam pomógł w, w, w jakiejś wojnie, w której oni prowadzą, między innymi, na terenie czysto greckim, czyli na terenie no, na Morzu Czarnym. W każdym razie Kercz i te wszystkie tereny, które. Były od starożytności greckie i które nadal są wtedy jeszcze, jeszcze greckie, czyli bizantyjskie. Tutaj mamy, Włodzimierz się zgadza. On pomaga Bizantyjczykom z powrotem utrzymać władzę tam, ale no, żąda zapłatę za to. Żąda, żeby przysłano mu prawdziwą porfirogenetkę, czyli. E, Co się kryje pod tym terminem porfirogenetka. W pałacu cesarskim, w Bizancjum, w Konstantynopolu znajdowała się specjalna, specjalna, e, specjalne miejsce, gdzie cesarzowe rodziły swoje dzieci. E, I to było wyłożone porfirem, który ma taki czerwony kolor taki kamień szlachetny, który był symbolem władzy cesarskiej. To wszyscy, którzy się rodzili w tym właśnie, w tym właśnie miejscu, w tej sali, byli nazwani porfirogenetami. I oni byli uważani za tych prawdziwych cesarzy mhm. i cesarzowe. I Wolimyc zażądał porfirogenetki. Małżon. On zdaje się dostał troszeczkę lewą porfirogenetkę, ale dostał. Anna, Adela? Tak, Annę, Annę dostał. dostał. Annę, która zdaje się, że była zupełnie sensowna. Te panie, brzantyjki były ostre. Wykształcone. Były wykształcone, poza tym były ostre panie, wiedzące, co to jest życie z, z mężczyznami, którzy się zajmują wojnami I, by, i, są, i są wielkimi władcami. Anna sobie jakoś tam dawała radę. Kogo miało urodzić, dla niego to urodziła, prawda, parę, parę dobrych córek, które się przydały świetnie do tego, żeby prowadzić dobrą politykę zagraniczną. Również następców, Borysa i Gleba, którzy byli Bor ponoć wyznaczeni na następców, ale nie byli najstarszymi synami. Nie, prawda? nie, tutaj jednak potem okazało się, że tutaj inni to przejmą wszystko. Natomiast Włodzimierz... Jak już był u bizantyjczyków, to obgadał sprawę chrztu. No i chrzest okazał się być, wzięty z Bizancjum, okazał się być najważniejszą rzeczą, którą on za właściwie zrobił. Dlatego, że on tym samym zmienił całą przyszłą historię Europy Wschodniej, wprowadzając... wprowadzając do świata najpierw słowiańskiego, bo to już był coraz bardziej słowiański świat ten, którym rządził. <laughs> wprowadzające cywilizację, starą cywilizację bizancją. Starą cywilizację rzymską. Od XI wieku... Archeologia, trzeba pokazywać co to znaczy. Do tej pory nie było tam nic. Bizantyjskiego? Znaczy nie było, nie było nic słowiańskiego, oprócz okay. Garków. Okay. Jeszcze jak sobie pomyślimy, że, że te garki to jeszcze były typu zachodnio-słowiańskiego, tam nie mamy ceramiki, która jest, jest wschodnio-słowiańska, tylko zachodnio-słowiańska. To też jest niesłychaną cechą, nie bardzo tłumaczącą o co chodzi. W każdym razie Włodzimierz gaduje się z Bizantyczykami, że on przyjmie chrzest właśnie między innymi wtedy, mu, tak, tak, to... Porfirogenetka, tutaj możecie jeszcze mi troszeczkę podrzucić jedwabiu i innych rzeczy. <küh> I, i, I sprawa zostaje załatwiona prawdopodobnie w Hersonesie, który od tej pory stał się, stał się niesłychanie ważnym, symbolicznym miejscem dla, dla przyszłej Rosji, prawda? Należy no, również i dla Ukraińców, którzy uważają księcia Wolodymera za swojego. No i tu jest ten problem właśnie, który, który wtedy jeszcze nie istnieje. prawda? Mhm. Włodzimierz, Włodzimierz z chwilą, kiedy decyduje się na, na, na to, żeby być chrześcijaninem, rozpoczyna działalność w Kijowie, buduje pierwszy kościół, pierwszą cerkiew. A przede wszystkim, to jest najważniejsze dla całej przyszłej, historii kultury słowiańskiej w Europie Wschodniej od Bułgarów bierze pismo słowiańskie, cyrylicę. Od Bułgarów bierze cyrylicę, która jest pismem słowiańskim wymyślonym przez dwóch misjonarzy bizantyjskich, Cyryla i Metodego, którzy używali to do tłumaczeń pisma świętego chrześcijan w Wielkim, Wielkiej Morawie. Czyli w państwie południowo-słowian, czy właściwie zachodnich Słowian. To miało ogromne znaczenie, dlatego że z chwilą, kiedy jeszcze dostosowano, specjaliści oczywiście dostosowali to pismo, do tego, żeby można było używać to w powstających już coraz częściej klasztorach dookoła Kijowa. Cała, całe dziedzictwo, wspaniałe dziedzictwo Bizancjum, czyli wschodniego Rzymu, zaczyna się objawiać właśnie na tych terenach. I kiedy archeolodzy zaczynają, dochodzą do tego XI i XII wieku, to cały ten teren, gdzie powstają oprócz, oprócz księstwa samego kijowskiego, gdzie powolutku powstają następne księstwa Rurykowiczów. Wszędzie tam panuje czysta kultura materialna Bizancjum. I produkcja rzeczy, no, tych, które są do obsługi yy, cerkwi, coraz częściej budowanych yy, do yy, obsługi elit społecznych, no, to, to jest yy, tak, jakby to było robione w Konstantynopolu. Czyli możemy powiedzieć, że początkowo szwedzkie wpływy. Te nordyckie, skandynawskie yy, pojawiły się w Rusi, a później takim drugim głównym czynnikiem, który sprawił, że ta mm. kultura i inna gdzieś się pojawiła na, w Europie Wschodniej, był moment przyjęcia chrztu i pojawienie się tej kultury bizantyjskiej. Absolutnie. I ona przejmuje totalnie kulturę yy, tą skandynawską, prawda? Wchodzi w nią tam pewnie w jakieś lokalne. Tam, tam zostały my widzimy, widzimy pewne rzeczy skandynawskie, które na przykład, przechodzą w nagle do e, kultury ludowej, która powstaje, i to widzimy wyraźnie przede wszystkim w ozdobach, bo one pokazują, że to jest, to jest skandynawskie. E, I to się utrzymuje dosyć długo, nawet w jednym z takich wielkich, wspaniałych skarbów, które znaleziono w obrębie Kremla moskiewskiego, gdzie były takie klasyczne ozdoby, ozdoby e, bizantyjskie. To tam są również i e, Skandynawskie, co oznacza, że jednak utrzymywało się jakieś, mhm. jakieś tradycje produkcji rzeczy, które mają związek ze Skandynawami. No ale to wszystko, co, co się rozkopuje wszędzie, to tu już jest po prostu wspaniała, wspaniała kultura bizantyjska. I to jest największe mówiła. dziedzictwo Włodzimierza. Największe osiągnięcie. Czy jeszcze możemy wymienić On zmienił coś? całą, on przez to, że, nie zapominajmy przede wszystkim, co, co reprezentuje samo powstałe, zbudowane przez Włodzimierza księstwo. A mianowicie, że jest to już państwo, państwo oczywiście prywatne, należące do, do, do rodu Rurykowiczów, tak jak państwo polskie Wczesne całkowicie należało, było prywatną własnością piastów. Ale ponieważ yy, yy, Włodzimierz zostawia po sobie yy, na no dużą ilość synów, którzy, yy, których trzeba dać ich na, yy, część. No wobec czego on mówi, no to sobie weźcie na przykład i zróbcie księstwo z tego plemienia słowiańskiego. No to oni idą i po prostu są władcami yy, yy, wiatyczów na przykład. Mhm. Potem potrzeba jeszcze inny. To znowu tu jeszcze mamy inne plemię, weźcie to i zróbcie sobie z tego księstwo. I w końcu pojawia się kilka tych księstw, które jednocześnie są ekspansją słowiańską w głąb Europy Wschodniej i w pewnym momencie to oni aż dochodzą do do terenów nadwołżańskich, które do tej pory były całkowicie, całkowicie fińskie. I rozpoczyna się slawizacja całej Europy Wschodniej. I co pan rozumie pod tym pojęciem? To, że ten świat, który był, składał się z Ugrofinów, Turków, e, innych e, etnosów, e, na skutek nałożenia na to wszystko i władzy politycznej, czyli te wszystkie księstwa y, Rurykowiczów, i jednolita jednolita y, y, kultura y, bizantyjska w to wszystko, no i oczywiście jednolita y, religia, czyli prawosławie, to zmienia całkowicie charakter Europy Wschodniej. Oczywiście, to jeszcze trwają te wszystkie inne ludy tam, ale ponieważ to się w pewnym momencie staje jednością polityczną. I też językową, tak? Bo no, się... y, oczywiście, oczywiście, no, z chwilą, kiedy wszystko to będą, będzie już język słowiański, to zmienia charakter całej Europy Wschodniej. Y, I to jest dziedzictwem Włodzimierza. Dlatego, dlatego. Moskowici mogą tłumaczyć, że Włodzimierz jest ich, bo przecież Ukraińców wtedy nie było. A jeszcze mam takie pytanie co do Włodzimierza, niejako powracając nieco, bo tak. mamy tam takie małe podanie. Dość lakoniczne z 981 roku, że miał on się wyprawić przeciwko Lachom. I teraz jest dyskusja, czy to są Lędzianie, czy to są Polanie mieszka pierwszego. Muszą być czyli, Lędzianie. Czyli to byli lędzianie, którzy byli pod kontrolą mieszka czy Czech? Bo to też tam jest dyskusyjne Cześć znaczy, Czesi tam nagle. No tu jest problem z lędzianami, bo oni zostawili po sobie nazwę Polaków, prawda? Mm -hmm. Bo i Węgrzy używają słowa lędziel, prawda, czy znaczy wiesz, to i. i... I wszystkie inne ludy tam z, te, z tych terenów, Bałtowie, tak samo używają, te sam temp. Ale, ale wygląda na to, że my nie wiemy, czy, czy Mieszko rzeczywiście opanował tereny lędzian. Bardzo możliwe, ale to nie na zasadzie, że on całkowicie opanował to w stylu włączenia tego do, do, do swojej domeny. My to widzimy w jego w jego. Y, no nazwijmy to testamencie, prawda? Czyli ten do, dokument Dagome Judex. Tu wyraźnie chodzi o to, żeby... Włodzimierz oczywiście ekspanduje na zachód, bo on z chwilą, kiedy umiejscowił się porządnie już na terenach wschodniej Europy, no musi również zobaczyć, co tam jest na zachodzie. Wygląda na to, że on wtedy dochodzi do tych terenów, gdzie y, przede wszystkim znajdują się y, y, no właśnie y, Lachowie przyszli, którzy jeszcze nie są Polakami, którzy są lokalnym, y, lokalnymi grupami słowiańskimi, za, zachodnimi, zachodniosłowiańskimi y, i uznaje, że trzeba je przejąć po prostu. I tutaj mamy te słynne Czermno, prawda, i te, te grody czerwieńskie, które Potem odbiera Bolesław Chrobry wracając w 2018 roku z Kijowa. Potem znowu Jarosław Mądry, też odbiera z powrotem i już zostaje to częścią rusi. Na tym to polega. Tutaj włodzimierz najwyraźniej uznał, że on nie może Zostać tylko w Europie Wschodniej, on musi również ekspandować na zachód, ponieważ y, musiały zachować się również tradycje jeszcze IX wieku, gdzie wyraźnie było widać, że istnieją kontakty między y, Rurykowiczami, tymi wczesnymi Rusami, mhm. a Wielką Morawą. Mhm. Czyli te kontakty są? One są wyraźnie. One mhm. są wyraźnie i ja podejrzewam, że tutaj najwyraźniej zachowują się jakieś kontakty i bardzo możliwe, że e, Włodzimierz usłyszał o nich, zostało mu to opowiedziane, przekazane jako coś, e, co jest ważne i wobec czego on po prostu też się udaje na Zachód. Nie zapominajmy, że Czesi do właśnie 900 80. lat panowali nad Małopolską. Mhm. Ale to wtedy właśnie Mieszko I. Zrzucił to panowanie. Najpierw zajmuje śląsk, a potem zajmuje ziemię krakowską mhm. i Małopolskę. I to musiało poruszyć, poruszyć Włodzimierza, który uznał, że trzeba pokazać, kto tu rządzi. Mhm. Czyli on jeszcze Czechom pokazywał, nie? Bo to był 1985. On jeszcze Czechom Okej. możliwe, może nie, nie, nie aż tak daleko, Okej. ale Czesi już na pewno tam byli, mhm. bo to jest to, co Mieszko zabiera im, mhm. co było ich. Także Włodzimierz, Włodzimierz jest absolutnie centralną postacią w historii i Polski, i która właściwie Europy Europy Środkowej, no i przede wszystkim Europy, Europy Wschodniej, bo bez niego właśnie cały ten proces, który on rozpoczął, no właściwie nigdy by nie zaistniał i my nie wiemy, jak by wyglądała historia Europy Wschodniej. Czy rzeczywiście byłaby całkowicie słowiańska, czy tam kto, jakieś inne... Ludy by przejęły kontrolę nad tym wszystkim, w każdym razie skończyło się na tym, że ekspansja Rurykowiczów przejmujących, bu, budujących sobie przede wszystkim wśród Słowian swoje e, własne księstwa, e, systematycznie opanowywały całe, całą Europę Wschodnią. Włodzimierz... Czyli słusznie został nazwany Wielkim. Zmarł w 1015 roku. Wtedy na Rusi dochodzi do walk o władzę. Mhm. Walczy Świętopełk, czyli zięć Chrobrego. Walczy on na początku przejmuje władzę. Walczy Jarosław. I prawdopodobnie wielu innych synów, bo tam ich było tak, 12 tak, czy 13. Tak. Z Jarosławem tak? jest bardzo, bardzo ciekawe, bo to przypomina troszeczkę jego y, Włodzimierza. Y, Jarosław również był księciem y, Nowogrodu. Y, Nowogrodu, naturalnie. I jak, y, jak te wszystkie wojny wewnętrzne między rurykowiczami w Kijowie, y, powodowały, że on też się bał tego i ciągle ściągał y, nowych waregów, żeby go pilnowali. I tak trwało właściwie do końca jego życia. On za każdym razem, jak miał jakieś problemy, które... Wudzimiesz? Włodz... Znaczy nie. Jarosław. Jarosław, o, Jarosław tak. okay. To on natychmiast ściągał waregów z za morza, który mu, mu rzeczywiście pomagali. No, poza tym miał żonę, która była wnuczką Mieszka I, na przykład, czyli córkę Iniejert, która była córką Ulufa, Szetkonunga, wnuka Mieszka I, króla szwedzkiego. Ale to już na inną historię. Czy według pana Bolesław Chrobry w 2018 roku zdobył Ruś Kijowską, czy tylko wprowadził na tron Świętopełka? Nie, no pokazał, co on potrafi. Osadził go na tronie, bo sam zabrał sobie tylko jedną z kobiet, którą uważał, że to jemu się należy. Wysłał swego rodzaju listy do, do, do Konstantynopola, przedstawiający siebie jako tego, który właśnie przybyłem, wziąłem moje i wracam do siebie, ale jestem tutaj zawsze w okolicy. Coś Tak, tak żeby pokazać, że ja jestem. Mhm. Takie zaznaczenie bezkarne. Bardzo ważna rzecz zresztą, typowa dla Bolesława. Ja nie sądzę, żeby jego ojciec, Mieszko pierwszy coś takiego zrobił. Rozmawiamy już długo, także temat tutaj możemy ciągnąć jeszcze przez wiele czasu, wydaje mi się, że możemy na Włodzimierzu Wielkim zakończyć ten wątek. I ostatnie pytanie do pana profesora. Historia rusi kijowskiej, historia bardziej Ukrainy czy historia bardziej Rosji? Raczej Ukrainy. Dlatego, że z chwilą, kiedy, kiedy powstaje. Kiedy Moskwa powstaje jako coś oddzielnego i to zawsze się przez bardzo długi czas, właściwie do Piotra, do Piotra I, czyli do, do początku XVIII wieku, y, uważa się, że jest to, y, nazywa się Moskowią, prawda? Y, to jest coś oddzielnego. Y, natomiast y, y, nie zapominajmy, że to Litwini podbili Europę Wschodnią. Y, która była kiedyś właśnie księstwami Rykowiczów, a potem wchodząc w Unię z Polakami, przejęli to wszystko Polacy, i właściwie Moskwa z tym nie miała nic wspólnego. Dopiero z chwilą, kiedy Moskwa. Dogaduje się z, z, z kozakami, na ich własne nieszczęście i, i przejmuje lewostronną y, Ukrainę, to zaczyna się to nieszczęście z Rosją. Natomiast y, ta ludność, która cały czas mieszka w Kijowie i dookoła, y, to oni są dziedzicami rusi kijowskiej. Zdecydowanie. I powstający lud, którym się zwykle mówiło Rusiński, no to jednak też nie jest, przynajmniej językowo nie jest identyczny z Moskwitami. Także tu oczywiście możemy sobie tutaj bawić się w różne... Przekręty, mówiąc, a nie, nie, no przecież Włodzimierz Wielki to, to musi być przede wszystkim nasz, ponieważ myśmy, Rosjanie, mm -hmm. e, e, stworzyli imperium rosyjskie. E, no, co prawda, to stworzyła Niemka z, 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 z e, 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 Katarzyna Wielka, no ale to już nie to, to jeszcze raz pokazuje, jakie znaczenie obcy mieli przy tworzeniu. E, Tworzeniu tych no, największych jednostek y, y, politycznych Rosji, prawda? No, przecież my nie wiemy, jakby się to wszystko skończyło bez y, właśnie tej Niemki ze Szczecina, czyli, y, czyli Katarzyny, prawda? I tu, stało się to, co się stało. Hmm. a Stało się nieszczęście z Rosją, która okazała się być no, nie bardzo słowiańska w tym swoim w swojej mentalności, którą no, jednak jest więcej mentalności mongolsko-cureckich, tatarskich, niż słowiańskich. I sposób rządzenia okazał się być zupełnie inny niż niż Rurykowiczem jacy byli, to, to byli, ale właśnie ich sposób, jeżeli będziecie nam tylko płacili daninę i trybuty, to możecie robić co chcecie, możecie myśleć co chcecie. No jak wiemy z Moskwy wyszła zupełnie inna ideologia. ideologia państwowa. Mhm. Czyli bardziej dziedzicami Rusi Kijowskiej są Ukraińcy, mniej Rosjanie? Ja uważam, że zdecydowanie, zdecydowanie. Panie profesorze, dziękuję bardzo za spotkanie. Dzisiaj musimy kończyć, ale na tym nasze spotkanie się nie kończy, ponieważ jeszcze chciałbym przypomnieć o książce Ruś Wikingów. Również która o... w nowej wersji, w nowym tłumaczeniu i z dodatkiem nowej, nowego rozdziału w Włodzimierzu Wielkim pojawi się w przyszłym roku. Czekamy, My czekamy jak najbardziej, jeżeli się pojawi, ja postaram się tego linka do tej rozmowy dodać, ponieważ ona myślę będzie oglądana za rogi i za dwa, także Panie Profesorze, dziękuję bardzo za spotkanie, a Wy dziękuję napiszcie bardzo. w komentarzach, czy chcecie na przykład inne spotkanie, ponieważ Profesor Duczko jest również specjalistą od epoki wikingów, także tutaj może być jeszcze jakieś spotkanie ciekawe, jeżeli oczywiście Pan Profesor wyrazi zgodę. Jak najbardziej. Dziękuję Panie Profesorze, dziękuję, dziękuję, dziękuję za spotkanie. dziękuję.